wpolityce.pl, który przypomina tradycje historyczne polskiej lewicy. Będę prowadził debatę pod tytułem "Dlaczego lewica przegrała spór o pamięć i tożsamość". Mamy trójkę gości, którzy tutaj będą z nami rozmawiali na ten temat. To jest pani doktor Maria Kobielska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizująca się m.in. w temacie pamięci społecznej, pamięci historycznej, tego, jakim tendencjom tego typu kwestie, jakim zmianom ulegają w trakcie rozmaitych procesów społecznych, kulturowych. Następnym gościem jest pan Piotr Zaremba, publicysta m.in. tygodnika W Sieci i portalu wpolityce.pl. Trzecią osobą jest doktor habilitowany Jarosław Tomasiewicz z Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w dziejach polskiej lewicy, autor kilku książek na ten temat, m.in. książki wydanej przez Nowego Obywatela "Odważność niepokorni" o tradycjach lewicy patriotycznej w Polsce. To są moi, nasi, państwa goście. Miał być z nami profesor Andrzej Mencwel, niestety ze względów zdrowotnych musiał odwołać swój przyjazd, gdyż lekarz po prostu ze względu na obawy panujące odradził profesorowi przyjazd. Profesor Mencwel prosił, żebyśmy w jego imieniu państwa po prostu serdecznie przeprosił. Przysłał nam tezy, których przynajmniej część odczytam w trakcie naszej debaty, żebyśmy po prostu przynajmniej częściowo tę obecność i stanowisko profesora mieli możliwość poznać. Teraz już przejdziemy do konkretów. No formuła jest taka jak w poprzednich debat, czyli po prostu pytania, odpowiedzi państwa. Postaramy się skończyć troszeczkę wcześniej, żeby była możliwość oczywiście zadawania pytań z sali, także żeby ci z państwa, którzy będą chcieli coś konkretnego dopytać, mieli możliwość zrobienia tego. No i startujemy. Ja bym zaczął od takiej bardzo podstawowej rzeczy, bo my sformułowaliśmy tytuł debaty w kategoriach takiej jakby troszeczkę oczywistości, która może nie dla wszystkich naszych tutaj gości będzie oczywistością. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego lewica przegrała spór pamięć i tożsamość. Teraz pytanie, czy faktycznie przegrała, czy wszyscy postrzegają to jako porażkę. My w środowiskach lewicowych, lewicujących mamy raczej takie poczucie rzeczywiście przegranej z prawicą o politykę historyczną, o stosunek do przeszłości, o spopularyzowanie różnych tradycji ideowych, o to, że prawica po prostu wygrała, że to odwołania historyczne w Polsce są przede wszystkim prawicowe, szczególnie w młodszym pokoleniu, które ma za swoich idoli bądź to formacje czy postaci prawicowe, czy przynajmniej za prawicę czasami niesłusznie uważane, bo taki dyktator Mistrz Pilecki oczywiście żadną prawicą nie był, natomiast jest w Polsce postrzegany jako idol środowisk tych młodoprawicowych. Ja chciałbym zacząć od zapytania naszych gości o to, czy w ogóle podzielają tę diagnozę, że lewica przegrała, a prawica wygrała. I zacząłbym no właśnie od jedynej osoby w tym gronie kojarzonej no przede wszystkim z prawicą bardziej niż z lewicą, czyli od pana Piotra Zaremby. Chciałbym zapytać, czy w pana środowisku, w pana ocenie rzeczywiście to jest też w taki sposób w roku 2017 postrzegane, że wy triumfujecie, że wy wygraliście, a lewica sobie po prostu nie dała rady z waszymi jakimiś tam staraniami o pamięć, o tożsamość. Przygotowałem jakieś dłuższe wystąpienie rozpisujące na punkty, to dlaczego jest tak, jak jest, ale skoro pytanie jest bardziej proste, nie dlaczego, tylko czy, to powiem w ten sposób. No, w jakiejś mierze oczywiście to jest prawda i pewnie potem, jak będziemy odpowiadali na kolejne pana szczegółowe pytania, być może pytania z sali, to jakoś bardziej precyzyjnie rozpiszę, na czym ta przegrana ma polegać. Nie chcę się w tej chwili w związku z tym ogólnie rozwodzić, mam wrażenie tylko, że znaczna część środowisk określanych jako lewicowe, bo boję się w tym czasie byłaś kolejne debaty pod tytułem co jest lewica, a co nią nie jest w ogóle w Polsce, ale no, znaczna część środowisk lewicowych można powiedzieć trochę poddała tę walkę, no bo jeśli pan na przykład mówi o wygranej w polityce historycznej, to ja mam wrażenie, że to rusz ze strony wielu ludzi czy grup, które się określają jako lewicowe, niekoniecznie państwa, ale no, wielu grup i ludzi na przykład kwestionuje się w ogóle pojęcie polityki historycznej, jak na razie się odnosi do niej niesłychanie ostrożnie, niesłychanie nieufnie. znaczy uważa się to w ogóle za rodzaj indoktrynacji. Być może także z tego powodu, że właśnie no, jest takie przekonanie, że jak się lewicowcy, że tak powiem, że jak się prawicowcy na to wzięli, no to lepiej mówić, że tego w ogóle nie robić, niż próbować konkurować. Natomiast no, ja jednak, nawet powiem, że jest taki bardzo prymitywny przesłanie, które pada ze strony środowisk, które ja uważam za lewicowe. Nie w sensie społecznym, ale w sensie światopoglądowym, mówię o choćby środowisku Gazety Wyborczej, czy krytyki politycznej. No to jest taka teza najogólniej rzecz biorąc, że właśnie ze względu na dużo duże nasycenie historią, duże nasycenie właśnie polityką historyczną, duże nasycenie tematyką patriotyczną czy historyczną po kulturze, prawica w tej chwili dominuje w polityce. No to będę dominuje po wielu latach nie dominowania, no ale taka teza pada. Jakiś Paweł Wroński wyłożył to bardzo prosto, prawda? Nauczali tej historii w szkołach, w związku z tym Kaczyński rządzi. Natomiast w ten sposób, zarazem ja nie mam takiego wrażenia z dwóch powodów, że to jest takie do końca oczywiste. Część tych rzeczy, które wygrały, to są rzeczy, które już się, mam wrażenie, troszeczkę odprawicawiają. No, na przykład przywiązanie czy związek z Powstaniem Warszawskim wydaje mi się już wydaje mi się w ogóle być mało prawicowy, no, może być, że one są tyle prawicowe, że prawica podniosła też sztandar. Ale też kto go podniósł w pierwszej kolejności? Lech Kaczyński. Ja go dobrze znałem, mówiąc szczerze. Lech Kaczyński był stosunkowo mało prawicowym prawicowcem i z tego punktu widzenia, prawdę mówiąc, to nie jest taki koronny, no przecież te środowiska takie najbardziej ortodoksyjnie prawicowe się od Powstania Warszawskiego przez wiele dziesiątków lat dystansowały, można powiedzieć często za błąd. I to jest jakby jedna uwaga. No, są pewne elementy tych mitów, takich żołnierza wyklętych, którzy się kojarzą rzeczywiście raczej z prawicą, ale czy na przykład przywiązanie części prawicy do tradycji insurekcyjnej, które jest prawicowe, tak w istocie rzeczy z ducha, nie wiem, to pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, bo mówię jeszcze raz, ja przygotowałem sobie dłuższy wybór na ten temat, ale dyscyplinowany czasem tego w tej chwili nie będę rozwijał. No i druga sprawa, prawica jest z kolei głęboko podzielona. Znaczy nie ma jedynego prawicowego, powiedziałbym, no nie wiem jak to nazwać, schematu, archetypu, modelu. Prawica toczy między sobą tak zaciekłe spory historyczne, że w zasadzie to zwycięstwo w jakiejś mierze jest dyskusyjne. Z jednej strony mamy bardzo silną dominację tradycji insurekcyjnej, tej takiej, prawda, powstańczo-patriotyczno-wojennej, ale z drugiej strony mamy bardzo silne środowiska, które głoszą pochwałę realizmu. I to jest tendencja, która się wręcz nasilała, ona miała wręcz pewne przełożenie społeczne. To bardzo, tak powiedziałbym lapidarnie, wyraził Krzysztof Kłopotowski, no, jeden z ludzi, który ma aspiracje bycia ideologiem, chociaż nie wiem, czy on jest tak naprawdę ideologiem, ale no, próbuje nim być, prawda, powiedział, że młodzi ludzie właśnie, tacy właśnie, którzy nie chcą wyjechać z Polski, jak się dowiedzą, że prawda, Bebek w 1939 roku był idiotą, a Powstanie Warszawskie było niepotrzebne, to wtedy zostaną, bo po prostu uznają, że wszystkie te nieszczęścia, które Polska ponosiła z powodu głupoty paru ludzi, a nie z powodu jakichś, prawda, nie wiem, takich substancjonalnych, przyrodzonych w Polsce nieszczęść. Więc jakby, i to jest też tak wśród takich prawicowych jakiszonów, środowiska takie właśnie takich młodych pragmatyków prawicowych jest bardzo popularne, właśnie z tego powodu. Oni jakby szukają w tym pogodzenia pewnych takich no, ogólnego przywiązania do nie wiem, no, wątków narodowo-katolickich, jednocześnie z własnym pragmatyzmem, życiowym. Dla nich taka tradycja, prawda, że rzucamy się, nie wiem, na wroga, na czołgi, na cokolwiek bądź, ona nie jest do końca tak strasznie atrakcyjna. Więc ten spór, notabene przez bardzo wiele lat, także III RP, to lewica była raczej przywiązana do tej tradycji realistycznej. To jest w ogóle wielki paradoks, że lewica z jednej strony z natury powinna być rewolucyjna i insurekcyjna, a z drugiej strony z różnych powodów, od dziedziczenia tradycji PRL-u po różne inne przyczyny, na razie nie będę o tym mówił, no bardzo często właśnie ściga się z tą częścią prawicy w takim głoszeniu powiedzmy różnych form pozytywizmu, także w sensie osobistej i życiowej postawy. No i wreszcie ja powiem w ten sposób, że ja osobiście też nie odczuwam tego tak strasznie, tej dominacji, ze względu na to, że ja jestem z kolei trochę we własnym obozie oddzielną jednostką i osobą. Dla mnie tradycja papierosowska jest tradycją niesłychanie sympatyczną, atrakcyjną i ważną. Mam głębokie poczucie, że wątek społeczny jest istotnym wątkiem XX-wiecznej Polski, który często prawicowcy lekceważą, albo w ogóle ignorują, albo go nie rozumieją. No w związku z tym jakby też ja nie jestem akurat człowiekiem, który przyjechał jako triumfator do Państwa, to pewnie jeszcze w dalszych odpowiedzi będzie okazja go użyć. Pani doktor, jak Pani to postrzega z perspektywy no, badaczki, czy osoby mającej pewnie określone prywatne poglądy, identyfikacje ideowe, ale jednak no, patrzącej raczej chłodno na takie rzeczy? Czy Pani postrzega to pole konfliktu o pamięć i tożsamość jako jakieś takie no, duże, bezprecedensowe, czy totalne zwycięstwo prawicy, czy może to jest też jakaś, czy ta ocena może będzie najbardziej zbalansowana? Ta perspektywa akademicka, sądzę, że daje tutaj jakby takie dwa punkty, w których być może mój ogląd faktycznie może się trochę różnić od tego, jak to pytanie zostało w tytule debaty sformułowane, więc też cieszę się, że w ten sposób właśnie zaczęliśmy naszą rozmowę. Znaczy, po pierwsze, to jest dłuższa perspektywa. To znaczy, kiedy Pan pyta, dlaczego lewica przegrała, dlaczego prawica wygrała, zastanawiam się, czy mówimy o roku 2017, o latach, nie wiem, 2010-2017, po 2004, po 89, drugiej połowie XX wieku. Wydaje mi się, że będą różne odpowiedzi i że patrzenie na to w taki doraźny bardzo sposób w perspektywie na przykład ostatnich 2 lat, czy ostatnich 3 miesięcy, oczywiście jest interesujące. I na przykład mnie szalenie interesują też w mojej pracy badawczej takie rzeczy jak pewne trendy, takie intensywne, gwałtownie wybuchające tendencje w pamięci zbiorowej, kulturowej, w takim polu upamiętnienia różnego, bardzo zróżnicowanym, które możemy obserwować. Natomiast rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że jeżeli byśmy chcieli zastanawiać się nad tak postawioną tezą, to musielibyśmy ją bardzo dokładnie określić czasowo i wydaje mi się, że ta rozmowa byłaby też bardzo doraźna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która wynika z perspektywy akademickiej mojej, też z mojego różnego rodzaju, nie wiem, lektur i zastanowień, jest taka, żeby patrzeć uważnie na to, jak samo pytanie zostało sformułowane i jakie założenia do sformułowania pytania stoją. Bo za takim sformułowaniem tego pytania stoi przede wszystkim taka perspektywa postrzegania, powiem, pamięci, ale też oczywiście tutaj tożsamości zbiorowej itd., że postrzegamy to jako pole bitwy, pole rywalizacji. To jest jakiś obszar, ten obszar jest ograniczony i jak ktoś wygra, to ktoś musi przegrać. Tak, mamy na przykład różne warianty pamięci, które są ze sobą w nieodzownej rywalizacji. To, oczywiście to jest częste postrzeganie odnoszenia się do przeszłości, polityk historycznych, pamięci wreszcie, które odbija się na przykład w takich ciągle powtarzających się różnego rodzaju pytaniach czy zagadnieniach. Na przykład w badaniach opinii publicznej mamy pytanie, kto bardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej, Polacy czy Żydzi? To jest pytanie, które jest zadawane od wielu lat, w związku z czym można też porównywać tutaj fluktuacje tego, jakie odpowiedzi faktycznie padają, na przykład od 1989 roku. Albo takie pytanie, czy kończy się boom na pamięć Powstania Warszawskiego i w to miejsce wchodzą żołnierze wyklęci. To jest postrzeganie tej pamięci tak, jakby ona była jakimś takim rzeczywiście, nie wiem, polem, o które teraz rywalizujemy i stawiamy sobie płotek i wtedy całe to pole będzie prawicowe, całe będzie na przykład powstańcze, albo całe będzie wyklęte itd., itd. Jakkolwiek ten opis w wielu wypadkach jest operacyjny, to znaczy można go za jego pomocą sobie trochę porządkować różne obserwacje z życia społecznego i politycznego, to jednak popatrzyłabym na to trochę bardziej podejrzliwie, bo jednak mamy również wiele przykładów takich sytuacji, w których jakoś różne warianty pamięci mogą ze sobą koegzystować, a niekiedy nawet bardzo różne warianty pamięci mogą jakoś się wspierać, wzajemnie się powstrzymywać. Z mojej z kolei perspektywy obywatelskiej, zaangażowanej i lewicowej, ja nie byłabym za tym, żeby lewica bez reszty wygrała w Polsce spór o pamięć i tożsamość. To znaczy, ja bym była zdecydowanie za wielowariantywnością pamięci i tożsamości i dopuszczeniem bardzo różnych tutaj tych wariantów głosów, wyobrażeń polskości, obywatelskości, przeszłości polskiej. Tak. To może tyle. Ty jako człowiek, który jest z jednej strony naukowcem, ale z drugiej strony jest taką jednak z takim zacięciem popularyzatora tych dawnych lewicowych idei, też człowiekiem, który wielokrotnie zabierał głos na takie tematy, jak postrzegasz to właśnie sytuację obecną, ale też w takiej właśnie perspektywie, bo zajmujesz już wiele lat, kilka dekad w zasadzie, Także też jestem ciekaw, jak tego, czy może nie starcie, bo pani doktor ma rację, że to nie chodzi o jakąś, prawda, wojnę, ale na jakąś pewną rywalizację idei, prawda? Jak postrzegasz wynik tego procesu właśnie w tej perspektywie ostatnich dekad i stan, w którym jesteśmy dzisiaj? No więc na tak sformułowane pytanie to muszę oddać odpowiedź twierdzącą. Prawica wygrała wojnę o pamięć. Idąc dzisiaj po mieście widziałem przynajmniej kilka osób w koszulkach tzw. patriotycznych. I teraz nie widziałem nikogo w koszulce lewicowej. To jest chyba dowód na tą hegemonię prawicy. To co oni bardzo różne. No nie, ale to było typowo prawicowe, bo jeżeli na przykład mieli orła w koronie, no to powiedziałbym, dlaczego PSowiec nie może uznawać, że w koronie zasnął był swój. Właśnie to jest dobre pytanie, dlaczego PSowiec nie może uznawać, to jest pytanie do PSowca. No tak, ale czy to jest problem, że tak powiem, tych ludzi, którzy te koszulki zakładają, czy lewicowców, którzy się tym nie utożsamiają? Ja jestem ciekaw, co pan o tym sądzi po prostu. Przecież jeszcze będziemy o tym modelach patriotyzmu i bo jeszcze sobie rozmawiamy. Jesteśmy teraz na etapie konstatowania faktu i ja tutaj właśnie taką konstatację podtrzymuję. Inną kwestią, którą myślę będziemy rozwijali, to jest właśnie kwestia, dlaczego tak się stało. I tak samo mogę powiedzieć, że wśród studentów, jeśli ktoś ma jakieś poglądy polityczne, to na ogół są to poglądy sytuowane z prawą stroną, czy to bardziej wolnorynkowo, czy to bardziej nacjonalistyczne. Ale zdecydowanie mniej jest studentów, którzy deklarują się jako lewicowcy. Dlatego tak, wydaje mi się, że to jest punkt startu. Dziękuję. Ja jeszcze odczytam taką krótką wypowiedź profesora Mencwela, którą przesłał i ona brzmi tak. Główną przyczyną przegranej lewicy była kompletna indolencja SDRP, a potem SLD, czyli następczym PZPR w tej problematyce, czyli w problematyce tożsamości i sporów o pamięć, o historię, o swoje dziedzictwo. Czy była to indolencja z zaniechania czy z wyrachowania, to mniejsza. Prawdą jest bowiem, że następcy PZPR mieli w swoim czasie masywny elektorat, środki rządzenia oraz pewien lewicowy kredyt społeczny, a wszystko zaprzepaścili. Nie byłoby to może nieszczęściem, gdyby nie to, że zaprzepaścili lewicowość w Polsce i doprowadzili do tej przegrany. Przy czym, co najważniejsze, nie chodzi o lewicę jako etykietę, lecz o historyczne znaczenie emancypacji klas pracujących w Polsce. Także taka jest opinia profesora Mencwela, ale dobrze, że nam się pojawiła taka pewnego rodzaju zniuansowanie odpowiedzi na to pytanie, że nie ma tutaj prawda jakiejś takiej jednoznacznej, że tak wszyscy się zgadzamy, że ta różnorodność w postrzeganiu tematyki jest, ale przynajmniej częściowo, jak sądzę, jest zgoda co do tego, że jednak to z tożsamością, z pamięcią o swoim dziedzictwie, z zainteresowaniem społecznymi sprawami, że to lewica ma chyba po prostu obecnie większy problem, czy po prostu mniejsze zainteresowanie budzi niż prawica. Ja chciałbym zapytać na gruncie tego przynajmniej minimalnego wspólnego mianownika naszego o to, o czym Jarek wspomniał, to znaczy o przyczyny tego szwarku. Dlaczego, może niekoniecznie dlaczego lewica przegrała, ale może dlaczego prawica wygrała, dlaczego się okazała sprawniejsza, bardziej efektywna, jeśli chodzi o docieranie do społeczeństwa, czy do całego, czy do młodszego pokolenia właśnie z tą swoją narracją o przeszłości, ze swoimi idolami, ze swoimi bohaterami, ze swoją wizją polskości, a dlaczego lewica jakby sobie tutaj po prostu to niekoniecznie dała radę. Czy dlatego, że się tym w ogóle nie zajmowała lewica, czy dlatego, że po prostu robiła to źle, czy dlatego, że jej to nie interesowało, czy może z jakichś jeszcze innych przyczyn, czy może dlatego, że prawica robiła to świetnie, miała bardzo dobre pomysły albo wsparcie instytucjonalne. Jestem ciekaw po prostu Państwa opinii, jak to postrzegać. No i znowu będziemy sobie chyba w tej samej kolejności po prostu dogadali. Pierwsza uwaga jest taka doraźna, zupełnie się z Panią doktor zgadzam, a trochę się dziwię takiej formule, że no, młodzież jest w tej chwili raczej prawicowa. No, może w tej chwili jest, ale ja pamiętam narzekania moich kolegów prawicowców sprzed, nie wiem, 7-10 lat, że uniwersytety są całkowicie zdobywane przez krytykę polityczną, że tam dominuje ten dyskurs, a właśnie ci młodzi prawicowcy się jakimś chyłkiem przymykają pod ścianami. I naprawdę ja nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym sądzić, że za 10 lat tak znowu nie będzie. Mówię to zupełnie poza sobie, bo oczywiście ja bym sobie życzył, żeby tak było, jak Państwo to przedstawiacie. Natomiast no, miałem bardzo zabawne spotkanie z młodzieżą z jednego z gimnazjów katolickich. Taki młody człowiek powiedział prosto, tak, my jesteśmy konserwatywni, powiedział, ale to działa jak wahadło. Zobaczy pan, że za parę lat, że tak powiem, drog dusz będzie sprawał kto inny. Nawet u nich, no jak rozumiem, to jest akurat specyficzna młodzież, bo nie klasycznie, nie taka pierwsza, lepsza, tylko no, nachylona w jakimś tam kierunku. To jest taka ogólna, bo ta diagnoza nie dotyczy tylko, że tak powiem, historii, stosunku do tożsamości, do pamięci, dotyczy po prostu poglądów politycznych. No. Ja nie wiem, no, zawsze istnieje oczywiście jakaś tam grupa tej młodzieży korwinowskiej, narodowej, ale teza dominacji jest tezą moim zdaniem, no, rzeczywiście z ostatnich lat, zupełnie ostatnich lat. Ja chciałbym zobaczyć Polskę za 10 lat i nie jestem wcale pewny, jakby na przykład nasza dyskusja, jakbyśmy się nie spotkali pod hasłem, dlaczego lewica wygrała wojnę o pamięć i tożsamość. Jeszcze jest problem rozmaitych zaniedbań obecnego obozu rządowego, czy błędów, czy kiksów, czy gorzej niż kiksów. To jest też coś do wzięcia pod uwagę. Naprawdę my będziemy za parę lat działali już w cieniu pewnej innej rzeczywistości. No, w tej chwili niewątpliwie młodzież chwyciła, jak byka za rogi, chwyciła pewien duch nonkonformizmu. Ten duch nonkonformizmu był zwrócony przeciwko wieloletniej dominacji pewnej specyficznej elity, establishmentu, który można nazwać liberalnym, można nazwać lewicowym, można nazwać liberalno-lewicowym, ale oni trochę na przekór temu establishmentowi, trochę w związku ze swoimi odruchami, prawda, przywdzieli te koszulki. Przy czym znowu, część tych koszulek ma wyraźnie prawicowe, bo jak ktoś przydziewa koszulkę ONR, to niewątpliwie, czy NSZ, to niewątpliwie nie będzie z prawicą. Ale dlaczego orzeł w koronie Sztraską, które to pytanie miało być prawicowe, to tego do końca nie wiem. Ja Państwu dam jeden konkretny bardzo przykład. Napisałem teraz i wydałem powieść z Bliszcza. To jest taka powieść o czasach między latami 1955 i 1956. I to jest powieść, która ma ambicję pokazania szerokiej panoramy społeczeństwa polskiego w tym czasie. Bardzo istotną częścią tej powieści jest opowieść o ludowcach, o PSL-u, o Mikołajczyku. No, raczej nie prawicowym polityku jednak, a w każdym razie no, wtedy nie był postrzegany w tym podziale, prawda, przedwojennym jeszcze społecznego prawicy. A tam jest, występuje taki dowódca partyzancki z pogranicza Lubelszczyzny i Mazowsza Orlik, Marian Bernaci. Proszę Państwa, to był chłopak, którego domu, gdzie się narodził, byłem. Jego tata był rymarzem, on, że tak powiem, wychował się w chałupie i jak zginął w połowie 1946 roku, jego mama w więzieniu podpisała protokół krzyżykami. On zrobił maturę przed wojną, ale tak naprawdę jego kariera była karierą wojenną, była karierą dowódcy wojskowego. Nie wiadomo, co by się z nim stało, gdyby przedwcześniowe państwo tak by przetrwało, no, najogólniej rzecz biorąc. Można powiedzieć, że pewnie potoczyła się ta kariera jakoś dobrze, bo mówię, rodzice bardzo się starali, że wszystkie ich dzieci zostały wykształcone. Natomiast no tak naprawdę jego szansą było powstanie jakiegoś powojennego, demokratycznego państwa, powiedzmy szczerze, rządzonego przez PPS i przez ludowców, bo tak by pewnie było. Dlaczego pewne środowiska nie są w stanie takich ludzi wziąć na sztandary? Nawet trochę na siłę. On był winowcem, nie był narodowym partyzantem. No. I biorą, i tu mogę teraz wymienić kilka przyczyn. Ano na przykład dlatego, że Gazeta Wyborcza uważa, że głównym tematem, że tak powiem, jak należy omawiać, to są tematy rozmaitych grzechów Polaków, prawda? W tej ich wizji, no taki on się niespecjalnie nieźli. O, jakby zabił tam jakichś, powiedzmy, Żydów w lesie, to tak, ale opowieść o nim jako pozytywnym bohaterze niespecjalnie wchodzi w grę. Krytyka polityczna, proszę Państwa, z kolei, no przepraszam, ale krytyka polityczna ogłosiła, że te tradycyjne wzorce patriotyzmu są sprzeczne z feminizmem, z antymilitaryzmem i to się kończyło tym, że pojawiały się tam komiksy, gdzie powstańcom dorysowywano wąsy, bo dzieci sobie tam bawiły się, że tak powiem, powstańczymi zdjęciami. No, w takiej sytuacji trochę nie ma co potem płakać nad powstanym mlekiem. No, to znaczy, te środowiska, powiedziałbym, świadomie podjęły pewną walkę, no i one nawet nie przegrały, można powiedzieć. No, one oddały to walkowerem. No można powiedzieć, co w zamian. No nawet rewolucja 1905 roku się niespecjalnie mieści, prawda? Bo dla krytyki politycznej pewnie Piłsudski nie jest zauważony bohaterem, chociaż w tamtym czasie był niewątpliwie nosicielem postępu społecznego. No. Z tego punktu widzenia ja absolutnie sympatyzując z taką myślą, że pewne wątki zostały wrzucone poza nawias. No, jeszcze raz powtarzam, wątek społeczny, bardzo istotny wątek. Polska po II wojnie światowej nie byłaby taką samą Polską jak Polska przedwrześniowa. To ja bardzo mocno powtarzam, jestem usamotniony po swojej stronie, bo moich kolegów to przeważnie w ogóle nie obchodzi albo mają, że tak powiem, jakieś zupełnie fantastyczne wizje. Natomiast no jednak próbował jakiejś syntezy, prawda? Próbował się zapytać, dlaczego ten orzeł w koronie ma być oddany wyłącznie młodym prawicowcom? No, czy to jest tak, że rzeczywiście młody PPS-owiec nie może orła w koronie sobie założyć i się z nim jakoś tam identyfikować? tutaj najpierw chciałam powiedzieć jedną rzecz, która może nie jest konieczna, ale jednak jest to dla mnie ważne i bardzo chciałam to zaznaczyć, nawiązując do wypowiedzi pana redaktora. Sprawy Uniwersytetu i Akademii bardzo leżą mi na sercu i nie chciałabym uniwersytetu, w którym jakikolwiek student o jakichkolwiek problemach ma się przemykać chyłkiem. Niezależnie od tego, czy to jest student o poglądach prawicowych czy lewicowych, żaden z nich. Natomiast oczywiście uniwersytet powinien być, mam nadzieję, że może być, mam nadzieję, że w tej części, w której mam z nim coś wspólnego, bywa, ale najlepiej, żeby był po prostu, że jest, przestrzenią dyskusji, debaty, różnego rodzaju dyskusji i debat. Ja nie mam takiego poczucia jak pan doktor, żebym mogła obserwować wyraźną radykalizację w stronę poglądów prawicowych wśród moich studentów obecnie. I myślę, że tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, która jest być może anegdotycznie, ale dość dobrze rozpoznana, też co jest specyfika różnych kierunków, różnych wydziałów itd. Być może też na przykład w jakimś stopniu regionalnym. Na pewno inaczej to wygląda na przykład w Instytucie Historii niż na Wydziale Polonistyki i na studiach kulturoznawczych, gdzie ja przede wszystkim uczę. Natomiast odnosząc się do tego pytania o przyczyny, z punktu widzenia moich badań powiedziałabym jedną taką rzecz, która myślę, że naprawdę jest bardzo ważna, mimo że może nie brzmieć jako jakieś takie, jako jakaś taka fundamentalna, konieczna sprawa polityczna. To znaczy mówiłabym o czymś, co nazywam sobie czasem w swoich pracach taką infrastrukturą pamięci. Jeżeli będziemy mówić o XXI wieku, o ostatnich latach w polskiej kulturze pamięci, to rzeczywiście rok 2004 i otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego jest absolutnie kluczowym momentem. Też z takiego punktu widzenia właśnie budowy pewnych narzędzi, pewnych urządzeń, które wspomagają pamiętanie, które do niego służą. To było pierwsze muzeum w Polsce, które realizowało nietradycyjny model muzealny. Tych muzeów teraz powstało już kilkanaście, to odbija do 20. Jest to zresztą bardzo też interesująca sprawa. Boom rzeczywiście. Na te muzea rzeczywiście ze względu na swoje pierwszeństwo i na rzeczywiście bardzo chwytliwie, sprawnie zrobioną tutaj wystawę. Jest to taki moment, jak sądzę, bardzo ważnego zdobycia, jeżeli mamy mówić tym militarnym językiem, bądź jakiegoś takiego zakotwiczenia się tej narracji na pewnym przyczółku, a narracja Muzeum Powstania Warszawskiego zdecydowanie jest narracją bardzo narodową, w wielu miejscach nacjonalistyczną, jest narracją prawicową pod tutaj wieloma różnymi względami, militarną, antycywilną, w dużej mierze, a teraz zsuwającą wątki cywilne, wątki też nacechowane genderowo, wątki związane ze sprawiedliwością społeczną i tak dalej, bardzo, bardzo daleko, a czasem wręcz odbudowując je w różne dziwne konteksty tutaj. Ja się obszernie tym muzeum zajmowałam, więc mogłabym też o tym dużo mówić, ale też sądzę, że w większości z Państwa ta wystawa jest jakoś nam znana. I oczywiście w tym momencie mam taką sytuację, że powstaje szalenie sprawna instytucja pamięciowa i ten wątek taki właśnie, z jednej strony taki techniczny, taki właśnie infrastrukturalny, a z drugiej instytucjonalny jest bardzo ważny. I oczywiście to jest tutaj decyzja polityczna wówczas samorządu warszawskiego, na którego czele stał Lech Kaczyński. Natomiast zauważmy, że to muzeum ma się świetnie od tego czasu, niezależnie od tego, kto rządzi w Warszawie, a to jest instytucja samorządowa cały czas, to nie jest muzeum, którego organizatorem byłoby na przykład Ministerstwo Kultury albo jakaś inna instytucja państwowa. Więc wydaje mi się, że w jakimś stopniu możemy tutaj być może postawić taką hipotezę, że też nastąpiło takie skojarzenie tych pewnych takich niezwykle atrakcyjnych pamięciowych mediów, sposobów opowiadania i pokazywania historii o przeszłości z tą właśnie wersją, wariantem, z tym dyskursem, w którym one się pojawiły w tak silny sposób w 2004 roku po raz pierwszy. Więc to na to bym wskazała. Trzecia rzecz, którą chciałam powiedzieć, jest taka, że naprawdę zawsze tak, jestem taka rozdarta, kiedy słyszę o hegemonii establishmentu lewicowego. Mam poglądy lewicowe od bardzo dawna i nigdy nie czułam, żeby reprezentował mnie hegemonicznie jakiś establishment i żeby moi ludzie, że tak powiem, nadawali tutaj ramy dyskusji o na przykład o kulturze i pamięci. Nie ma czegoś takiego. Zgoda, oczywiście. Pani zdaniem nie ma, moim zdaniem jest. No właśnie. W każdym razie w związku z tym też myślę, że jednak tych ewentualnie może jakichś takich stron czy ośrodków konceptualnych, które moglibyśmy tutaj wyróżnić, byłoby jednak więcej niż ogólna, hipostazowana prawica i lewica, tym bardziej, że też możemy mówić oczywiście o tych podziałach, wariantach itd. Co do koszulki z orłem w koronie, myślę, że może bywać różnie. Ja zawsze się cieszę i bardzo dobrze się czuję, kiedy idę w Marszu Równości, albo kiedy idę na manifie i idziemy też pod flagami polskimi, oprócz innych flag, zawsze mi bardzo na tym zależy. Natomiast w momencie, kiedy koszulka z orłem w koronie produkowana jest przez firmę, która nazywa się Red i Zbet, to czuję, że to nie jest moja koszulka. Zawsze na doprecyzowania tego, że gdy mówimy oczywiście o tej hegemonii prawicy, to mamy na myśli stan obecny. Stan rzeczywiście stosunkowo świeży, bo pamiętam, jak 5-6 lat temu na tym samym wydziale, na którym pracuję, wszyscy studenci, którzy przyznawali się do poglądów politycznych, byli zapalikowi. To się zmieniło naprawdę błyskawicznie i nie wykluczono, że zmieni się po raz kolejny. Natomiast odpowiadając na pytanie Remigiusza, nawiążę do tego, co powiedział pan redaktor, a mianowicie do jego pytania, dlaczego lewicowcy, czy tam PPS-owcy nie chodzą w koszulkach z orłem w koronie. No więc właśnie, do tego się sprowadza cały problem, że lewica oddała walkę o pamięć historyczną walkowego. Nie interesowało ją. Zapytam, ile jest lewicowych portali historycznych. No ja znam jeden, lewicowo.pl. Ile jest prawicowych portali historycznych? No myślę, że byłoby ciężko wymienić. Ilu jest lewicowych zdecydowanie historycznych? No ja znam kilku, ale co tych kilku znaczy w obliczu całego morza historyków o zainteresowaniach prawicowych? Natomiast właśnie, to jest jak gdyby moim zdaniem zasadnicza część odpowiedzi. Drugą częścią, ale moim zdaniem mniej ważną, jest to, że prawica bardziej sprawnie pewne rzeczy wykorzystywała, chociażby pod względem instytucjonalnym typu Muzeum Powstania Warszawskiego, typu Instytut Pamięci Narodowej, ale jednak zasadnicza przyczyna leży moim zdaniem po stronie lewicy, tego, że się tym nie chciała zajmować. I teraz bez kolei trzeba po prostu zadać pytanie, dlaczego się tym nie chciała zajmować. Dziękuję. No to będzie też pewnie właśnie jeden z kolejnych wątków, natomiast ja chciałem tak troszeczkę perfidnie pobronić krytyki politycznej, która jest postrzegana jako jakiś taki rywal konkurentny Nowego Obywatela. Krytyka polityczna jednak troszeczkę się przewracaniem pamięci o tradycjach polskiej lewicy zajmowała, zajmuje, należy to uczciwie powiedzieć, bo wydawała wznowienia pism Stanisława Brzozowskiego, jeszcze kilku tradycyjnych myślicieli polskiej lewicy, Jana Strzeleckiego, między innymi wydała książkę o Kazimierzu Krasewskim, także ludzie z krytyki politycznej robią co roku obchody w Łodzi rocznicy rewolucji 1905 roku, także warto o tym pamiętać, mimo tych różnych sporów, prawda, rozmaitych środowiskowych, przepychanych, ale też chciałem przypomnieć także troszeczkę w takim interesie tej dyskusji o tym, że to są rzeczy owszem robione, natomiast to są rzeczy robione stosunkowo późno. Prawica polityką historyczną, tożsamością, przypominaniem swojej przeszłości, tradycji domowych zajmuje się o wiele dłużej. Koncept żołnierzy wyklętych, który teraz jest uważany przez część z nas za taki, który zatriumfował, spopularyzowany został, to jest koncept, który Liga Republikańska zaczęła przypominać w połowie lat 90. To jest ponad 20 lat temu i to było konsekwentnie robione. Lewica zajęła się polityką historyczną, tożsamością swoją, własnymi tradycjami, polskimi tradycjami. Tak naprawdę bardzo niedawno i troszeczkę mam wrażenie reaktywnie w odpowiedzi na to, że prawica ma wyklętych, ma swoje odwołania, no to my też będziemy mieli swoje, prawda, bo być może coś odwołujemy w ten sposób. Pamiętam, jak jeszcze w roku 2009 zakładałem ten portal lewicowo.pl, to moi lewicowi znajomi mówili, człowieku, po co ty to robisz? Przecież jest jakiś nudny antykwariat, kogo to obchodzi, jaki PPS, daj sobie spokój, Tutaj mamy Żiszka, mamy świeże mody z Paryża, z Nowego Jorku, skądś tam pocyć, jakieś tam grzebanie się w tradycjach spółdzielczości, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Daj sobie spokój, to nie ma w ogóle żadnego sensu. To się w lewicy, na lewicy to się od tamtej pory mocno zmieniło. Można powiedzieć, że my też mamy teraz swoją modę na tożsamość, na pamięć, tylko oczywiście ona jest dużo bardziej niszowa, bo i lewica jest dużo bardziej niszowa. Przynajmniej ta lewica, taka naprawdę lewicowa, nie lewica gdzieś tam taka porozmywana, jakiś palikotyzm czy eseldyzm. Także tego typu historie. Ta rdzenna lewica no jest niszowa po prostu, czy tego chcemy, czy nie. Więc to są dzieje stosunkowo niedawne. Natomiast zastanawiam się po prostu, po pierwsze, to też jest taki, wydaje mi się, ciekawy motyw do dyskusji, czy lewica poza przypominaniem tej tożsamości dla samej siebie, po to, żeby znać swoje tradycje, żeby z nich czerpać wzorce, pomysły, idee i tak dalej, czy w ogóle lewica powinna podejmować taką walkę, taki spór o tożsamość, o pamięć z prawicą, czy to rzeczywiście jest w ogóle klucz do jakiegoś nie wiem, sukcesu politycznego, czy w ogóle Państwo uważacie, że na tym polu się toczy jakaś istotna walka, czy rzeczywiście grzebanie w przeszłości, czy to rzeczywiście coś daje na dzisiaj, poza jakimś, prawda, natchnieniem, czy to daje coś wymiernego politycznego, czy to jest w ogóle istotne pole sporu, pole konkurencji politycznej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, chciałem się zapytać Państwa też o taki wątek troszeczkę poboczny, bo też nie cała prawica się od początku przecież zajmowała właśnie tymi wyklętymi, czy Dymowskim. Prawica też przecież początkowo cierpiała na taki problem, jaki cierpiała lewica, tylko szybciej przestała cierpieć. Mianowicie na taki problem, mam wrażenie, zupełnego naśladownictwa po prostu trendów, mód zachodnich. Prawica na początku też poza jakimiś grupkami indyckimi wcale się nie fascynowała historią, tylko importowała swoje idee ze Stanów Zjednoczonych, neokonserwatyzm, prawda, neoliberalizm, i tak dalej, i tam upatrywała też w dużej mierze wzorca. Lewica robiła to samo wobec innych idei z zachodu, tylko robiła to po prostu dłużej. Jak Państwo postrzegają właśnie ten taki problem, można powiedzieć, suwerenności intelektualnej polskich obozów politycznych wobec swojego dziedzictwa ideowego, czy to jest tak, że tylko lewica przespała, czy prawica też miała problem z takim właśnie zupełnym zapatrzeniem po prostu właśnie no, głównie w zachód tak naprawdę. To są dwa tematy, więc może zacznę od tego od końca, czyli od tego, o czym Pan powiedział na samym końcu, to znaczy o to, ile imitatorstwa, ile oryginalności. To nie do końca tak było jednak, bo no, ja pisałem książkę o historii Ruchu Młodej Polski, no to była formacja, która powstała w 1979 roku, opozycyjna, ona była właśnie, ona się tym wyróżniała, to byli młodzi ludzie, którzy trochę jakby się, że tak powiem, uformowali, czy zbudowali na kontrze wobec dominującej wtedy takiej umiarkowanie, ale jednak lewicowej tej czapce czy wierchuszce opozycji i oni jednak wyróżniali się pewną taką, powiedziałbym, sięgajmy do własnych korzeni, od grzechu Dymowskiego, ale i Piłsudskiego. Inna sprawa, że ta wierchuszka, o której powiedziałem, na przykład Korowska, też była wtedy trochę inna. Ówczesna krytyka polityczna w stosunku do historii Polski no nie zajmowała takiego stanowiska jak obecna krytyka polityczna. Ta obecna, cokolwiek będzie nie zgodzić z Pana poszczególnymi jakby wątkami, Brzozowski tak, rewolucja 1905 roku tak, no ale kogut z dorysowanymi wąsami no miał jednak dosyć symboliczny wymiar. No, myślę, że w roku 85 czy 78 nikomu z ludzi starego koru nie przyszłoby do głowy, żeby, że tak powiem, coś takiego zamawiać, prosić, żeby coś takiego powstało. To jest oczywiście poszukiwanie dużo świeższe. Więc, ale no, prawica była jednak troszkę, było oczywiście dyktatorstwo, były fascynacje, nie wiem, Michaelem Nowakiem, Reganą Mikołem, z tymi innymi rzeczami, zgoda, ale jednak ten wątek historyczny zawsze był odrobinkę bardziej intensywny, mam wrażenie. Zresztą no, czasem się śmiano skądinąd z prawicowców, jeśli tych starych z opozycji, przecież że oni, prawda, głównie zajmują się zamknięciem mszy świętych. Kor jest operatywny, bo dociera do robotników, robi różne rzeczy konkretne, a tam, prawda, Robcio na przykład modli się, prawda, no, ale modli się w rytmie rozmaitych tradycji, rocznic historycznych. Więc to trochę jednak było, to trochę prawica wyróżniała, ale ma Pan rację, że się ten kontrast nie był aż tak silny. Znaczy w obie strony niedopatrzliwe, rzeczywiście. No i to jest jakby jedna uwaga. Druga, na ile to może pomóc? Ja nie wiem oczywiście, bo to jest pytanie, na ile Polaków będzie kręcił temat, że tak powiem, tożsamości, pamięci, ciągłości historycznej. Ja bym tylko jedną uwagę zrobił do pani doktor, o ile wcześniej się pozwoliłem z panią zgodzić co do tej takiej doraźności, tej dominacji. No to teraz jednak sobie pozwolę na polemikę pewną. No, pani scharakteryzowała Muzeum Powstania Warszawskiego i powiedziała pani, że tam występuje dużo wątków nacjonalistycznych. A powiem w ten sposób, no, ja to już bardzo dobrze znam Muzeum Powstania Warszawskiego, znam też liderów tego muzeum, Janka Łodakowskiego, Darka Gawina. Naprawdę ja tam żadnego nacjonalizmu nie widzę i boję się, że właśnie tu mamy trochę jeden z kluczy nieporozumienia pewnego. To znaczy, państwo bardzo często nazywa się patriotyzm nacjonalizmem. To jest, akurat tradycja powstańcza nie miała z endecją wiele wspólnego, oczywiście endecy walczyli również w powstaniu, ale były formacje narodowe, już różne, ale to nie była tradycja endecka. I to nie była, endecja się tym specjalnie nie fascynowała, rzeczywiście uważała to raczej za jeden z elementów tradycji insurekcyjnej, która była zawsze przez endecję na to nieufnie. Zawsze uważano, że Polacy walczą nie we własnym interesie, że ktoś ich tam nakręca do tego, prawda, siły zewnętrzne i tak dalej. No, komenda główna naprawdę nie była komendą nacjonalistyczną, to nie byli ludzie nacjonalistycznych poglądów. Więc boję się, że pani po prostu z perspektywy swoich poglądów, właśnie to, co ja powiedziałam w swojej przedostatniej wypowiedzi, prawda? Krytyka polityczna będzie zaczęła odrzucać w ogóle pewne elementy polskiej tradycji, no bo uznawała je właśnie za wrogie, prawicowe, nacjonalistyczne, prawda? Ktoś, kto mówi o tradycji wojskowej, jest nacjonalistą, bo jak opiewa maszerujących dziarskich młodych ludzi, no to jest, że tak powiem, reprezentantem tej tradycji. Ja nie twierdzę, że państwo nie macie prawa tak myśleć i mówić, ale wtedy miejcie świadomość, że ze znaczną częścią społeczeństwa, i to właśnie nie żadnych narodowców, nie żadnych endeków, nie żadnych korwinistów, nie znajdziecie wspólnego języka po prostu. Znaczy, oni się oczywiście być może kiedyś w przyszłości zmienią. Oni być może w przyszłości przejdą do edukacji. Natomiast no, dzisiaj jest stan taki, że no, być może między innymi z tego powodu właśnie parę lat temu krytyka polityczna była tak popularna, a teraz popularne wśród młodzieży są te wątki patriotyczne. To one są też różne duchu. Ja z początku ubolewam, że narodowcy są tak wyraziści w ramach tego. Mnie się to niespecjalnie podoba, ja nie jestem specjalnie zachwycony w tym kierunku. No, ale właśnie, jak słyszę od pani doktor, że nacjonalistyczne z Muzeum Powstania Warszawskiego, to mi włosy dęba na głowie stają, prawdę mówiąc. No, można go nie widać, ale ja to sobie. To znaczy, to jest dla mnie niezwykłe, mówiąc szczerze, tu się stajemy, to jest ten problem językowy, który pojawił się już w dawnych czasach, prawda? Czyli na przykład pewne rzeczy mówiło się nacjonalistyczny, potem faszystowski, byli socjalfaszyści. Gdyby przedwojenni PPS-owcy, to jest absurdem oczywiście, ale zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, nie mogą go zwiedzić, bo byli przedwojennymi PPS-owcami, prawda? Ale gdyby to oni byli tymi nacjonalistami, o których pani mówi. No, to znaczy oni się znaleźli po tej drugiej stronie. Ale szanowny panie, no, ale jeżeli pan przeszkadza, to ja mogę w ogóle wyjść z sali, naprawdę. No ale wie pan, na tym dyskusje polegają, że każdy interpretuje wypowiedź drugiej osoby. Zapewniam pana, że ja pani doktor nie będę przerywał i może powiedzieć dwa razy dłużej niż ja. Natomiast jeżeli panu się nie podoba moja obecność, to niech pan ma pretensje do organizatorów, że mnie zaprosili. Naprawdę, to jest niegrzeczne po prostu w tym momencie. Znaczy, to jest po prostu niegrzeczne w tym momencie, bo państwo jakby limitują pewien stopień własnego otwarcia, ja i tak jestem jedyną osobą tutaj, no, więc jakby trochę mówię jeżeli państwa nie interesuje moja opinia, to trzeba mnie nie zapraszać i tyle. Bardzo dziękuję za troskę, zarówno panu redaktorowi, jak i państwu z publiczności. Proszę państwa, ja nie jestem teraz na wiecu politycznym, ja jestem na dyskusji powiedzmy publicystyczno-naukowej, tak bym to ujęła, ze swoim backgroundem, który jest akademicki, tak? Kiedy mówię o tym, że jakaś narracja ma charakter nacjonalistyczny, nie mam na myśli tego, że zaraz przejdę do tego, że jest to narracja faszystowska oraz inaczej faszystowska nauka polskiego. Mówiąc o tym, że ta narracja ma charakter nacjonalistyczny, mam na myśli to, że reprezentuje ona taki sposób pojmowania historii, którą opowiada i pojmowania historii w ogóle, której centralnym podmiotem jest naród polski. To nie jest nacjonalizm, to jest patriotyzm właśnie. Proszę nie krzyczeć, będzie czas na pytania z sali. Proszę się zachować kulturalnie. Proszę pana, patriotyzm to na ogół rozumiem jako pewien rodzaj zaangażowania związanego z jakby, czy to z miłością, czy po prostu zaangażowaniem związanym z dobrem ojczyzny, z którą człowiek się identyfikuje, prawda? Więc to jest jednak trochę coś innego, to jest pewna postawa podmiotowa. W tej sytuacji, w której ja bardzo też dziękuję, że powiedział Pan, że możemy sobie tak myśleć. Ja też sądzę, że prawica może sobie tak myśleć i może sobie w ten sposób te opowieści konstruować, że podmiotem jest naród, że opowiadamy o narodzie polskim. Nie opowiadamy na przykład o Polkach i Polakach, albo nie opowiadamy o obywatelach, albo nie opowiadamy o zwykłych ludziach, którzy są z różnych, powiedzmy, z różnymi tutaj historiami też swoimi do tej wielkiej historii niejako dopływają, tylko że opowiadamy historię takiego wykonstruowanego narodu i tego, co mu się przytrafia. Natomiast jak najbardziej w ramach języka, którym się posługuje, to jest perspektywa nacjonalistyczna. Oczywiście ja rozumiem, że może być bolesne to, że słowo nacjonalizm jest uważane koniecznie za określenie pejoratywne. Przyznaję, że nie jestem tutaj po stronie faktycznie tego nurtu w myśleniu o historii, o tożsamości i o narodzie. Natomiast w dyskusjach naukowych, akademickich oraz w ogólnym języku humanistycznym i nauk społecznych używa się tego określenia dość opisowo. I absolutnie, jeżeli, nie wiem do końca, czy to jest celowe, natomiast jeżeli mamy dyskutować o ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego, to jestem gotowa do tej dyskusji jak najbardziej. I do konkretnych tutaj przykładów, konkretnych rozwiązań, konkretnych sposobów wykonstruowania zwrotów w tej pewnej narracji, też konkretnych rozwiązań scenograficznych, leksykalnych itd., za pomocą których mogę tutaj moje tezy ilustrować. Natomiast nie takie było pytanie, które na początku padło, więc zostawiam to może trochę w zawieszeniu. Pytanie było o... Padło takie sformułowanie suwerenność intelektualna. Suwerenność intelektualna rozumiana tak, że na przykład ja jestem intelektualistką polską i dlatego powinna myśleć na jakiś sposób polski, jest dla mnie trochę konfudująca, to znaczy nie w ten sposób raczej pojmuję swoją tożsamość jako intelektualistki, jeżeli mogę siebie w ten sposób być może określić, też wolałabym raczej wszystkie określenia tutaj akademiczne, tak? I tutaj też ani za krytykę polityczną, ani za różne rodzaje formacji mniej lub bardziej lewicowych, które operowały w naszym kraju wcześniej, nie będę za nie odpowiadać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj kwestia tej jakiejś takiej, czy kwestia suwerenności, samodzielności, czy oryginalności myślenia nie wydaje mi się kluczowa. Natomiast oczywiście na pewno jest tak i to jest dla mnie ważne zarówno jako dla obywatelki, jak i też na polu mojej pracy naukowej. Na pewno jest tak, że istotne jest myślenie kontekstowe, istotna jest świadomość własnego usytuowania oraz dostosowywanie pojęć, które są naszymi narzędziami, za pomocą których myślimy, do materii, w której się poruszamy, do kontekstu, w którym jesteśmy. Dlatego wiadomo, że kiedy na przykład prowadzimy badania naukowe, to nie tyle importujemy bez żadnych zmian pojęcia z nauki na przykład zachodniej, centralnej, a sami stawiamy, to jest taka autonomizacja, stawiamy się na poziomie takim peryferyjnym, że my tu będziemy aplikować to, co mądrzejsi od nas wymyślili, prawda? Na ogół tak nie jest, na ogół jest tak, że na przykład teorie i pojęcia wytworzone w innym kontekście kulturowym, ja mówię teraz ze swojej perspektywy naukowej, wymagają jednak przeformułowań, przekształceń, czasem wymyślenia osobnych wariantów. Te warianty często okazują się obsługiwać nie tyle kulturę polską, w Europie Środkowej itd., itd. Więc tutaj na pewno sprawa jest bardzo złożona i oczywiście chętnie bym przywitała takich też polityków i polityczki, którzy by również tego rodzaju pracę intelektualną w odniesieniu do tych spraw, o których Pan mówił, wykonywali, prawda? Jeszcze, i teraz chyba też idę tak jakby od tyłu niejako do pierwszej jakby części pytania, które padło. I tutaj chciałabym jakby podkreślić jeszcze taką jedną rzecz, która być może jest oczywista, ale myślę, że możemy też o niej wspomnieć, to znaczy, że jakkolwiek te wszystkie sprawy związane z pamięcią i przeszłością są niezwykle fascynujące, ja jestem bardzo zaangażowana w to, obserwacje, badania itd., to jednak nie powinny one nam fajnie przesłaniać całego świata, też z tego względu, że popularność pewnych wariantów, na przykład opowieści pamięciowych, jest też związana z pewnymi ogólniejszymi wzorcami kulturowymi, które nie tylko do pamięci przeszłości się odnoszą. I tak na przykład tutaj sądzę, że poetyka opowieści na przykład o podziemiu antykomunistycznym ma, ze względu na sam temat, jest dużo ją łatwiej ustrukturyzować w na przykład niezwykle trapującą, interesującą opowieść. To nie jest tak, że nie da się zrobić interesującej opowieści o, nie wiem, towarzystwach robotniczych, tak? Oczywiście, że się da, ale to jednak nie mydlmy sobie oczu, że jedno i drugie jest samo w sobie tak samo angażujące i tak samo trapujące, bo tutaj po prostu są różne tych, jednak jakby warunki wstępne, które takie obrobienia wymagają. I faktycznie jest tak, że są pewne główne schematy myślowe, że tak powiem. I mówiąc schemat, nie mam na myśli tego, że są na przykład głupie. Od razu to może zaznaczę, ani że są koniecznie nieprawdziwe. Ale są pewne takie, nie wiem, modele czy wzorce wiążące się z myśleniem o sobie, o kraju, o polskości, które się kształtują przez dziesięciolecia i które na przykład, nie wiem, uprzywilejowują gender męski, tak? Albo uprzywilejowują perspektywę militarną. I to naprawdę nie jest tak, że w tym momencie ten aspekt jest obojętny. Oczywiście on jest bardzo istotny i w związku z tym, jeżeli ja na przykład jestem lewicową feministką i chcę, i owszem nie znam jej stąd na pamięć, to jednak nie mogę po prostu dostosować się do pewnych tych kulturowych, pamięciowych wzorów, ponieważ to w tym momencie nie będzie moja pamięć, tak jak ta koszulka nie będzie moją koszulką. I dlatego też pewna praca, która się tutaj dokonuje, wiąże się z dynamizacją i ze zmianami tych pewnych opowieści. Niekiedy te zmiany wydają się czymś antytradycyjnym, bądź czymś obrazotwórczym w jakiś sposób, oczywiście z perspektywy konserwatywnej, nie też z lewicowego standardu. Ja tylko może sprostuję na wszelki wypadek, żeby to się nie utrwaliło, że sugerowałem, że skoro ktoś jest polskim intelektualistą czy polskim naukowcem, naukowczynią, że ma obowiązek, prawda, odwoływania się do polskich tradycji. Oczywiście nie ma żadnego obowiązku, natomiast ma wybór. Ja odnosiłem się raczej do tego, że skoro lewica się do rodzimych tradycji polskich nie odwoływała przez 10-15 lat, to trudno teraz traktować poważnie jej żale, że prawica rozegrała tę kartę po prostu sprawnie, podstawiając, promując swoich idoli, swoje tradycje, swoje odwołania historyczne. To nie na myśli, absolutnie nie uważam, że ktoś ma naprawdę obowiązek myślenia tylko w kategoriach Polski, polskości, polskiego dorobku, to by poza wszystkim innym było strasznie nudne też przede wszystkim. Teraz oddaję głos Jankowi. Dziękuję. Zacznę od końca, czyli najpierw się stosunkuję do tego, co powiedział już przed chwilą. To znaczy, oczywiście jest banałem, oczywistością, że nie ma sensu silenie się na oryginalność i na to, że mamy być wyjątkowo narodowi, wszystko ma być specyficznie polskie. Teraz czymś innym jest to, że każda rzecz musi być dostosowana do lokalnych warunków, do kontekstu, w którym występuje i tylko wtedy jest skuteczny. Dlatego nawet jak się zapożycza idee z zewnątrz, to należy sprawdzić, czy one tak samo działają w tym konkretnym środowisku. Kolejna kwestia to tutaj ta spontaniczna dyskusja, która wynikła. Otóż ja nie mam problemu z pojęciem nacjonalizmu, podobnie jak pani, znaczy myślę, że jak pani doktor traktuje go jako pojęcie opisowe, obiektywne, a nie nacechowane pejoratywnie. Twierdzę, że istnieje coś takiego jak lewicowy nacjonalizm, jakby to w czyichś uszach dziwnie nie zabrzmiało, mogę tutaj służyć licznymi przykładami. I spór o kwestie patriotyzm, nacjonalizm, szominizm są w dużej mierze kwestiami, sporami o charakterze semantycznym. Teraz już przechodząc wreszcie do odpowiedzi na zadane pytanie, zacznę od tego, że rzeczywiście prawica w większym stopniu jest nasycona historycznymi wątkami niż lewica, przynajmniej ta prawica i lewica, którą obecnie znamy. Oczywiście było dużo importu, na przykład korwinizm jest w całości importowany od paleolibertarianizmu amerykańskim, ale jednak na pewno w większym stopniu było zainteresowanie własną rodziną, która lewicą na prawicę. Inna kwestia jest taka, że to jest to, co obserwuję, to takie zlewanie się różnych tradycji prawicowych. Różne tradycje prawicowe, które przed wojną były w bardzo ostrym konflikcie, obecnie w świadomości tych młodych prawicowców zlewają się w jedną całość. To jest kwestia tych endleków, którzy świętują 11 listopada, czyli święto, które było przez obóz narodowy przed wojną światową potępiane na przykład. To jest to takie łączenie płynne wątków piłsudczykowskich, no, tradycja insurekcyjna ubrana w mundur żołnierzy wyklętych staje się reprezentatywna dla właśnie obozu narodowego, co też jest no, historycznie nie do końca prawdziwe. To taki drobny przykład tej właśnie takiej no, jednak pewnej powierzchowności. To jest sytuacja, w której na seminarium licencjackim wszyscy chcą pisać pracę o żołnierzach wyklętych, ale jak zapytałam konkretnie o którym, no to wtedy jest milczenie i że no to tak ogólnie może o tych żołnierzach się napisać. I wreszcie pytanie, pierwsza część pytania, czyli to, czy w ogóle polityka historyczna lewicy jest przydatna? Czy w ogóle to jest potrzebne? I tak nie. Z jednej strony niewątpliwie można sięgnąć hegemonię kulturową bez odwoływania się do tradycji historycznej. Można ją osiągnąć hasłem wybierzmy przyszłość, ogłoszonym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To chociażby ta sytuacja, myślę, że dobry wzorzec, bo przeszły mesjasz lewicy. To jest, proszę Państwa, chociażby to również ta popularność pani Kota przed paru lat to przecież nie bazowała na żadnej historii. Natomiast właśnie, wracając do tego, że generalnie wszystko powinno się moim zdaniem być ujęte w konkretnym kontekście. W tym przypadku mówimy o konkretnym kontekście polskim. Tu uważam, że akurat dla polskiej lewicy polityka historyczna jest bardzo istotna. Dlatego, że polska lewica jest w tej takiej obowiązującej narracji traktowana po prostu jako obca agentura. I tym się załatwia znaczną część dyskusji. Sytuacja, w której gdy lewica mogła udowodnić, że jej korzenie są właśnie stąd, że ona nie została zrzucona w styczniu 1942 roku na spadochronach, tylko że jednak jest zakorzeniona, jest, że tak powiem, w dobrze pojętym interesie samej lewicy. Dziękuję. Zrobił się mały spór o powstanie warszawskie. Myślę, że będziemy sobie dalej dyskutować już bez prawda, jakichś przepychanych. Natomiast mam pytanie o tematy kontrowersyjne, bieżące, których się nie da uniknąć w kontekście tego, co się w Polsce dzieje, bo niezależnie jak oceniamy Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest jednak no, placówka, która no jest placówką cywilizowaną po prostu, placówką, którą robili fachowcy, można się prawda, nie zgadzać z częścią ekspozycji, z jej wymową, prawda, z akcentami i tak dalej, to jest oczywiście dobre prawo każdego obywatela, każdej obywatelki tak naprawdę, to nie jest spór, który nas powinien jakoś też strasznie dzielić, natomiast żyjemy w takim momencie, w którym pewien triumfalizm polityczny prawicy i triumfalizm, taka hegemonia kulturowa prawicy, przynajmniej przez część z nas tak postrzegana, no prowadzi do rzeczy, które już nie są, które pod płaszczykiem, można powiedzieć, antykomunizmu, likwidacji dziedzictwa ustroju totalitarnego czy autorytarnego, jak sobie tam to nazwiemy, prawda, nie chcę wchodzić w spór semantyczny, to pod płaszczykiem tego no, dzieją się w Polsce rzeczy, które budzą oburzenie nawet już nie tylko na lewicy takiej czy innej, ale też co rozsądniejszej, bardziej przyzwoitej, bardziej przytomnej prawicy. Mam na myśli cały ten proces dekomunizacji, który zaczął przybierać no, momentami postaci po prostu groteskowe, bo jeśli my słyszymy, że rozważane są w iluś kolejnych miastach likwidacje ulic imienia Stefana Okrzei, czy nawet Władysława Broniewskiego, mimo jego flirtów, prawda, z taką czy inną formułą komunizmu czy realnego socjalizmu, no to przede wszystkim był to wybitny poeta, poza wszystkim wybitna postać kultury polskiej. I tego typu rzeczy się dzieją, są na porządku dziennym z całej Polski, w zasadzie dochodzą tego typu informacje. A z drugiej strony mamy tego typu zjawiska, że na przykład, no właśnie Okrzej jest podejrzany, o Okrzeju trzeba toczyć dyskusję, czy go zostawić, czy nie, i mamy za tego Okrzeja prawie, że przepraszać za człowieka o o krystalicznym życiorysie, nie staną żadnym komunizmem, żadnym totalitaryzmem, a wręcz człowiekiem, który walczył z bardzo, bardzo złymi rzeczami. A z drugiej strony w tej debacie publicznej nagle się okazuje, że ONR to byli tacy mili chłopcy w zasadzie i czemu się mamy ich czepiać, że Brygada Świętokrzyska to też w zasadzie tacy no, tragiczni bohaterowie, prawda, nie może nikt złego słowa powiedzieć, bo jak się powie złe słowo na nich, to się jest lewakiem, to się jest antypolakiem i tak dalej, i tak dalej. I ja chciałem po prostu Państwa zapytać o ocenę tego zjawiska, ale też no właśnie o taką możliwość powstania, mimo tej dominacji prawicy, mimo tego, że to służy pewnym interesom części prawicy, to o taki, nie wiem, no, ideał wspólnego po prostu frontu pewnej elementarnej przyzwoitości, że właśnie my nie będziemy w Polsce dyskutować o tym, czy Limanowski i Okrzeja mają stracić ulicę, bo oni byli czerwoni, czy moglibyśmy się przynajmniej w jakimś tam gronie, prawda, łącznie z ludźmi prawicy po prostu mówić, że to jednak nie powinno być dyskutowane, bo to jest już troszeczkę aberracja. To jest głównie pytanie tak naprawdę do pana Piotra właśnie jako człowieka ze środowisk prawicowych, ale też kilka razy zabierającego właśnie głos bardzo sensownie i przyzwoicie w obronie właśnie tradycji PPS-owskich, prawda, tej lewicy niepodległościowej, a w każdym razie nie lewicy komunistycznej. Czy moglibyśmy właśnie przynajmniej jakiś taki konsens wypracować i apelować do prawicy, do części prawicy o jednak upamiętanie się właśnie takich kwestiach? Wie pan, no, Stefan Okrzej był wujem, czy jest średniczym dziadkiem Jana Olszewskiego, więc jakby to już chyba wystarczy zapowiedź. I jeśli ktoś, że tak powiem, próbuje jego ulicę likwidować, to muszą dołożyć tej głupoty. Przy czym to jest związane też z poziomem środowisk i ludzi, polityków, którzy ja nie przypadkowo Jana Olszewskiego wymieniłem, bo Jan Olszewski jest elementem tradycji PSL-owskiej właśnie, prawda? A po wojnie był działaczem młodzieżówki PSL-u w Warszawie. No i to oczywiście nie wszyscy to wiedzą, ale tak po prostu było. Więc jakby no, naturalnie, że łatwiej jest na przykład nacisnąć na Sejm czy na Senat, żeby dołożył do uchwały o obchodach święta, ustawy właściwie o obchodach święta niepodległości Ignacego Daszyńskiego, niż na przykład na jakiś samorząd w jakimś mieście. To bardzo często wynika z ignorancji, no po prostu nie jest jakiejś intencji, żeby PPS poniżyć, tylko no, ludzie, którzy podejmują te decyzje, często nie mają elementarnej wiedzy po prostu. No, oczywiście powinno to działać tak, żeby ktoś, kto ma elementarną wiedzę, im uzyskanie tej wiedzy pomógł. Natomiast no, to jest jakiś stan idealny, do którego byśmy dążyć. Więc w tym sensie oczywiście ja powiem, że we wszystkich takich sprawach bardzo chętnie środowiska lewicowe wspieram i będę wspierał. Natomiast to będzie jednak coś, co Państwa, część Państwa, jakby właśnie postawię taką tezę. Znaczy, Państwo pewne rzeczy jednak myślimy ze sobą wyjaśniać. Znaczy, to jest też tak, że Pan doktor powiedział, że lewica często opisywana jako obca agentura. To ja powiem w ten sposób, no trochę też jest tak, że od pewnej narracji z kolei ludzi z lewicy samych zależy, w jakim stopniu ten temat się utrwala. On jest czasem bardzo głęboko niesprawiedliwy oczywiście. Ale ja jednak wrócę do tego tematu. No, to znaczy, Pan mówi, że to jest czysto semantyczne, czy tam jest narracja nacjonalistyczna, czy nie. No proszę Pana, biskupi ostatnio zblokowali list, który poddał nacjonalizm bardzo ostrej krytyce. Ja się z tym listem zgadzam, ale ja się nie zgadzam z tym, że Muzeum Powstania jest nacjonalistyczne. Właśnie to jest różnica między nami. To znaczy, jeżeli Państwo będziecie pewnymi epitetami, bo jednak się upieram, że spróbowanie nacjonalistyczne dla części środowisk ma negatywne konotacje. Oczywiście możemy się mówić, że nie ma, w sensie czysto akademickim nie ma, będzie jedną z pozycji w tabelce, ale po pierwsze jest nieprawdziwe, a zawsze przypisywanie komuś nieprawdy, no to jest mniej więcej tak jak ja bym twierdził, że Pan jest endekiem, prawda? Bo jeżeli no, endek nie jest obelgą, ale jeżeli Pan nie uważa za endeka, to Pan ma prawo, że tak powiem, tę moją kategorię odrzucać. I bardzo często w polskiej debacie się takie pojawiają wątki, że ktoś kogoś nazywa, etykietkuje, wbrew jego woli, prawda? Ja też to pewnie czasami robię. Natomiast no, ten przykład z powstania jest moim zdaniem przykładem głębokich różnic w sferze ocen. To nie jest problem nazwy, to nie jest problem taki, że Pani nazywa to naukowo, a ja jestem politykiem na wiecu i upieram się w tej chwili, żeby się to kłócić. Nie. Znaczy to jest problem, jak my pewne, że tak powiem, pojęcia związane z historią nazywamy. I przyjmijcie Państwo do wiadomości, część z Państwa, bo ja podejrzewam, że tu są bardzo różne zdania na tej sali, tak naprawdę, nawet po reakcjach to trochę widzę. Ale jeżeli część z Państwa będzie chciało tego typu, że tak powiem, debatę prowadzić takim językiem, no to przyjmijcie przyjmijcie do wiadomości, że z częścią Polaków nie znajdziecie wspólnego języka. Po prostu. I to nie tylko z tymi chłopcami, którzy chodzą, że tak powiem, w strojach ONR-owskich, są uważane za idioty skądinąd, ale z bardzo wieloma Polakami, zupełnie Polakami, którzy naprawdę no, nie widzą, że tak powiem, niczego złego, na przykład w stawieniu narodu jako kategorii ważnej centralnej. I znowu no, poleciłbym wyobrażenie sobie, że pani na Sasie z pierdycynem wywołuje przed wojennych PPS-owców. Myślę, że nie mieliby z pewnością narodu żadnego problemu. To jest jednak tak, że państwo są bardzo różni pod tym względem. Część z was jest rzeczywiście bardzo mocno zanurzona w tej tradycji PPS-owskiej, natomiast część z was reprezentuje jednak te importowane idei i co najwyżej właśnie rozumuje tymi kategoriami. Zastanówmy się, jak dostosować naszą, że tak powiem, już bardzo globalną ideologię, czy bardzo globalną wizję świata, żeby na te lokalne warunki znaleźć wspólny język z lokalsami. No okej, możecie takie konstrukcje tworzyć, natomiast to będzie nieautentyczne, to będzie nieszczere po prostu. No. Więc z tego punktu widzenia to trochę jest problem waszych obrachunków. Znaczy, na ile dla was to jest ważne w ogóle, na ile dla was jest ważna polskość. Znaczy, jeżeli uważacie polskość za obciążenie, no to wtedy będzie problem oczywiście. Polskość może na różne sposoby interpretować, natomiast, no, jeszcze raz powtórzę, no, jeśli Muzeum Powstania jest nacjonalistyczne, to jest tym kłopot, naprawdę, to jest tym kłopot i tyle. Znaczy, powiem tak, aby nie kontynuować sporu, który tutaj został określony, jak sądzę, słusznie jako semantyczny i spór o słowa, mogę powiedzieć tyle, że jeżeli za sprawą jednego przedstawiciela prawicy w naszej dyskusji uznaliśmy, że nacjonalizm jest epitetem negatywnym, no to dobrze, no to nacjonalizm możemy w takim razie pozostać. Panie redaktorze, ale pan to powiedział. To ja mogę po prostu pozostać przy tym zdaniu, które powiedziałam, kiedy tłumaczyłam, o co, jakiego rodzaju obserwacje mam na myśli, mianowicie mogę pozostać przy tym określeniu, że Muzeum Powstania Warszawskiego prezentuje historię powstania w taki sposób, że kluczowym podmiotem jest rozumiany ogólnie i rozumiany dość ekskluzywnie, w moim odczuciu, mogę to szerzej argumentować, naród. I to nie jest tak, że ja mam jakiś problem z polskością. Ja jestem Polką, tak chciałam zaznaczyć, i to nie jest tak, że ja tu przychodzę na przykład, przychodzę do Polski zrzucona na spadochronie z jakimś feminizmem i mam teraz problem, żeby się porozumieć z lokalsami. To doprawdy nie sądzę, żeby była jakaś adekwatna ocena na przykład mojej sytuacji dyskursywnej. Oczywiście myślę, że pozyskiwanie zwolenników może przebiegać łatwiej lub trudniej dla każdego z nas w różnych okresach. Też mówiliśmy o tej tutaj zmienności i dynamice tego rodzaju protestów. W związku z czym nie obrażam się na żadną moją współobywatelkę czy współobywatela, który to będzie z jakimiś bliskimi mi ideami, z różnych powodów miał problem. I nie będzie się z nimi zgadzał. Też z tego względu, że moja wizja wspólnoty polskiej w ogóle jest zdecydowanie wariatywna i inkluzywna. To znaczy absolutnie nie mam takiej potrzeby, żeby wszyscy myśleli tak jak ja. I żeby wszyscy mieli taką jak ja pamięć oraz tożsamość. W związku z czym tutaj to w tej sprawie tyle bym jednak chyba zarysowała i nie wiem, czy będzie pan jeszcze chciał tutaj ten wątek pociągnąć, bo nie wiem, czy mam się odnieść do tej sprawy z pytania z dekomunizacji teraz. Jak pani uważa, że chce, no to proszę bardzo, oczywiście. Oczywiście, że chcę. Chcę, bo mam jedną anegdotę, która wydaje mi się anegdotą dobrych praktyk dekomunizacyjnych i chciałam ją państwu powiedzieć, bo sądzę, że jest warta powiedzenia, mało znana. Mianowicie przede wszystkim dekomunizacja nazw ulic jest bardzo dużym problemem pragmatycznym, jest bardzo dużym problemem dla wielu zwykłych ludzi, którzy muszą ponosić ich konsekwencje, różnego rodzaju konsekwencje. Nawet jeżeli ciężar, powiedzmy, finansowy z tym związany zostaje z nich zdjęty, to w dalszym ciągu nie jest nieproblematyczne. I otóż na przykład sytuacja, która bardzo zachwyciła mnie po prostu swoją taką błyskotliwością dekomunizacyjną, miała miejsce kilka lat temu w Warszawie, kiedy to zorientowała się odpowiednia komórka samorządowa, że mają ulicę Aleksandra Kowalskiego, przedwojennego komunisty. Odpowiedni urzędnik wykonał pracę badawczą i znalazł Aleksandra Kowalskiego, przedwojennego hokeistę, i w ten właśnie sposób zmieniono nazwę ulicy, bez zmiany nazwy ulicy i nie musiał wymieniać dowodu osobistego, natomiast w protokołach pozostało po prostu, że to już jest razem inny Aleksander Kwaśniewski. Niestety nie zawsze można tak zrobić, nad tym też bym polewała. Dworcowym się udaje. Z dworcowym. O właśnie. Więc krok po kroku znajdziemy więcej takich możliwości. Nie ma prawicy. Tak. Tutaj mam taki problem też z tym postulowanym wspólnym frontem, że zastanawiam się jednak, czy w jakimś stopniu ten trend dekomunizacyjny nie jest jednak związany nie tylko na przykład z rewolucyjnym zapałem albo ignorancją i niewiedzą na temat Okrzei i tak dalej, czy nie jest trochę takim jednak przejawem ogólnego podejścia, które dostrzegam jako obywatelka w ostatnich latach w polityce władz mojego kraju, mojej ojczyzny, który to trudną tendencję, no ja to odbieram w taki sposób, że co jakiś czas władza mi mówi coś w rodzaju haha i co mi zrobisz. To znaczy jest to jakaś taka totalna, arogancka, nieuzasadniona, nawet nieuzasadniona w moim odczuciu jakimiś specjalnie dużymi korzyściami politycznymi, merytorycznymi, ideami i tak dalej, tylko takim właśnie rodzajem jakiegoś nawet kurczę odgrywania się, bo tak jak już mówiłam, nigdy nie czułam, żeby moi ludzie byli tutaj jakimiś hegemonami. No i tak się zastanawiam. Ja z redaktorem Piotrem Zarembą mogłabym stworzyć wspólny front w sprawie Stefana Okrzej. No a co zrobimy w sprawie Jana Klaty na przykład? Albo co zrobimy w sprawie Muzeum II Wojny Światowej? Jana Klaty? Bo nie słyszałem o tym. Nie, nie mówiłam o ludziach teraz. Właśnie, ale to powszechna jedność na pewno nie nastanie we wszystkich. No właśnie, ale właśnie chodzi mi o to, że zastanawiam się nad tym, czy jednak nie jesteśmy w takiej sytuacji, że trochę tutaj mamy do czynienia z podobnym impulsem politycznym w jednym i w drugim wypadku. I fakt, że w wypadku Stefana Okrzei ten impuls polityczny rzeczywiście ma aż tak absurdalny dla pana redaktora jego przebieg, że moglibyśmy stworzyć ten wspólny front, zastanawiam się, czy to nie jest jednak jakaś wysoce incydentalna sytuacja związana właśnie oczywiście z tutaj z tematem naszej debaty, więc rozumiem, jak to już z tego się dzieje. Wbrew temu, co mówili moi poprzednicy, nie będę uważał nacjonalizmu za epitet i za pojęcie pejoratywne, więc tutaj pozwolę sobie zachować swoje własne zdanie. Natomiast zgodzę się z panem redaktorem, że jednak u części lewicy da się zauważyć taki odruch, że tak to nazwę, ojkofobiczny, wynikający z faktu, że tym pierwszym impulsem do tego lewicowego buntu jest niechęć wobec własnego otoczenia, wobec własnego środowiska, wobec tego, co się postrzega jako zaścianek, ciemnogród i tak dalej, a potem się do tego dokłada właśnie pewne ideologiczne formuły. I to nie chciałbym tego wątku drążyć, jak tutaj podawać wiele przykładów na różnych poziomach życia. Natomiast jeśli chodzi o samo pytanie, czyli kwestie właśnie dekomunizacji i tak dalej, to całkowicie zgadzam się z tym, że wyraźnie widać przesadę tej kampanii dekomunizacyjnej, z tym, że rzeczywiście to się bierze w dużej mierze właśnie, znaczy na większym stopniu ta przesada występuje na poziomie samorządowym, bierze się w dużej mierze z ignorancji, a częściowo z takiego licytowania się w radykalizmie. Nawiasem mówiąc, kult żołnierzy wyklętych również wziął się z tego, że skoro poprzednia generacja polityków, ta dominująca w latach 90. zrehabilitowała Armię Krajową, to ci młodzi, którzy teraz zaczęli kontestować, czy na parę lat temu zaczęli kontestować rzeczywistość, potrzebowali bardziej radykalnych wzorców, no i w tym przypadku właśnie na prawo od Armii Krajowej znaleźli genezę. Ja już bym może rozbroić troszeczkę ten spór, który nas tutaj rozgrzał, to chciałem tylko przypomnieć, jeśli już na tym gruncie ustaleń definicyjnych się poruszamy, że naród można rozumieć zarówno etnicznie, jak i obywatelsko, to są dwie różne rzeczy, a nacjonalizm nie ma jednego nacjonalizmu, jest nacjonalizm narodów uciskanych i uciskających. Nacjonalizm basyjski jest nacjonalizmem hitlerowskim. To są rzeczy... To ja pana zapytam, czy Lech Kaczyński był nacjonalistą, czy nie był? No ale przepraszam, no, Muzeum Powstania Warszawskiego to jest coś, co jest przez niego autoryzowane. Więc jeżeli Muzeum Powstania jest nacjonalistyczne, to Lech Kaczyński był nacjonalistą. No, to jest jednak, to można powiedzieć, że nacjonalizm nawet uciskany jest czymś innym, ale rozmawiamy tu i teraz. No. Jeżeli ja panią doktor nazwę truskistką, to oczywiście też to nie jest to epitet, tylko opis pewnej ideologii, natomiast to jest nieprawda. Ja będę wiedział, że to jest nieprawda, pan doktor nie wie, że nieprawdą nie jest nazywanie muzeum. I taka jest między nami różnica, natomiast ja bardzo chętnie to będę robił. No. To znaczy, to jest zachęta do etykietkowania dowolnego, możemy się nazwać w dowolny sposób. Przepraszam, ale ja powiedziałam, że narracja Muzeum Powstania Warszawskiego jest szlakietą, a taki sposób skonstruowana. Jeżeli nie przenosiłabym tego w żaden sposób na ani dyrektora, ani fundatora, ani organizatora tego muzeum. Jeżeli pan w jakimś moim tekście znajdzie jakąś argumentację, którą chce pan określić jako truskistowską, to mogę z tym podjąć dyskusję. Jeżeli pan na tym i na tej podstawie truskistką będzie, to jak są te kontrowersyjne, a jeżeli na tej podstawie nazwie pan na przykład troskistą promotora mojej pracy doktorskiej, to sądzę, że będzie to jednak pewna przesada. Ja to powiedziałem, że to są prowokacje, po prostu używam, pani też nie zdefiniowała dokładnie, no, stwierdzenie, że naród jest naczelną zasadą, nie jest jeszcze dostatecznym przesłanką, żeby uznać coś nacjonalistyczne, naprawdę, no na miły Bóg, no. Czy, przepraszam bardzo, przedwojenne kierunki polityczne poza Endecją były nacjonalistyczne, czy nie były? No wszyscy uznawali poza komunistami naród za naczelną zasadę, naprawdę, no. Znaczy, mam zresztą z tego tytułu jakiś wniosek, ale sformułuję go na samym końcu w takim razie, bo... Ja właśnie mam ostatnie pytanie do Państwa, też będzie ono przywołaniem nieobecnego tutaj profesora Mencwela. Profesor Mencwel, jak pewnie wszyscy, czy prawie wszyscy tutaj wiedzą, napisał taką fundamentalną książkę z lewicy, przypominającą już na progu III RP, w zasadzie napisaną już w końcówce komuny książkę, przypominającą te najlepsze tradycje polskiej lewicy. Ta książka doczekała się wydania po wielu latach przez krytykę polityczną, no to też warto znowu podkreślić, żeby jednak nie tworzyć takiego zupełnie nie do końca prawdziwego mitu. I w drugim wydaniu, w wznowieniu tej książki profesor Mencwel napisał coś takiego o pierwszym wydaniu, o swoich pracach nad tą książką. Chciałem mianowicie dowieść, że lewica w Polsce ma inną własną tradycję niż bolszewicka, która w roku 1981 była zbrojna już tylko w nagą przemoc. Chciałem też powrócić do właściwego tej tradycji języka i współcześnie go ożywić, bo bez żywego języka nie ma żywych idei. Zadania te, mimo że od czasu, gdy je wyznaczyłem, minęło prawie ćwierć wieku, pozostają nadal aktualne. Wierzę zatem, że etos lewicy czeka jeszcze na swoją porę. Etos lewicy nie tylko w sensie książki, ale w sensie pewnego po prostu zbioru idei. I teraz chciałem Państwu po prostu już kończąc naszą dyskusję, zanim oddamy głos tutaj uczestnikom, zapytać Państwa, czy Państwo rzeczywiście też zgodzą się z profesorem Mencwelem, że etos lewicy jako zbiór idei tych najlepszych tradycji dawnej polskiej lewicy, że on rzeczywiście czeka na swoją porę i że się w jakimś takim rozsądnym horyzoncie czasowym w Polsce tej popularności, tego renesansu ma szansę doczekać. Ja powiedziałem, że ja zupełnie sobie wyobrażam, że za 10 lat możemy się spotkać tutaj i dyskutować. Oczywiście Państwo już nie zaprosicie po tej dyskusji, ale dzisiejszej, ale powiedzmy, że ktoś się spotka i będzie dyskutował na temat tego, czy, dlaczego lewica wygrała. Absolutnie coś takiego dopuszczam. Natomiast pozwolę sobie na drobną złośliwość jednak, a mianowicie ja osobiście powinienem sobie życzyć, żeby na tej lewicy było mniej na przykład Krzysztofa Gołoćki, a więcej pani doktor. Znaczy, jeżeli będzie więcej pani doktor, to lewica za 10 lat nie wygra, więc ja jej, że tak powiem, kibicuję głęboko i z tym właśnie opowieścią nacjonalistycznym Muzeum Powstania Warszawskiego i z wieloma innymi rzeczami, bo na ile dzisiaj rozpoznaje Polaków, to oni są ciągle jeszcze niegotowi. Jeszcze za 10 lat też nie będą gotowi na tego typu ofertę. Ja rozumiem, że ona istnieje. Ona istniała zresztą przez cały czas III RP, a w jakiejś mierze istniała i przed III RP. Natomiast no, to jest jakby moje marzenie. Jeśli tak będzie, to rzeczywiście no, nie spotkamy się za 10 lat, żeby rozmawiać o zwycięskiej lewicy. Znaczy, to ja dodam, że ja sam zaprosiłem Marię na tę parę. Spotykamy się ze sobą. Panie Krzysztofie, przerwę między jednym a drugim felietonie w Gazecie Polskiej codziennie pan to zrobił, więc jakby no... To... Okay. Rozumiem. Właśnie w terenie ciosy. To ja mam etos lewicy, jak sądzę, to nie tylko tradycje lewicy, nie tylko to, co możemy znaleźć w historii na przykład ruchu lewicowego, postępowego remantycypacyjnego w Polsce, są to też różne innego rodzaju wartości, które nawet jeżeli nie są specjalnie w historii lewicy polskiej zakorzenione, to sądzę, że są warte propagowania. Myślę, że jedną z tych wartości jest powstrzymanie się od protekcjonalnego traktowania uczestników dyskusji i tyle. Trudno mi powiedzieć, co będzie za parę lat, bo mniej więcej będzie za pół roku, natomiast mogę powiedzieć, czego bym sobie życzył, żeby było. Już chciałbym, żeby w Polsce pojawiło się, nie wiem jak to określić, etos, ale który nie wykluczałby żadnej tradycji, czy w każdym razie, który nie sprawiałby, że część Polaków się czuła gorsza. Wiem, że to jest bardzo trudne do urzeczywistnienia, jest to no, chyba utopia, ale właśnie czegoś takiego bym sobie życzył. Czegoś, czym takiego formy kultury społecznej, w której i lewicowcy, i prawicowcy mogliby się oddawać. Dziękuję za tę część tutaj moich odpowiedzi na pytania moje. Teraz jest czas na pytania Państwa, ale mamy jedno odstępstwo, bym chciał zrobić. Dlatego, że mamy wielu tutaj znamienitych uczestniczek, ale jest tutaj postać na sali, która była w tym procesie prób przywrócenia pamięci dawnej polskiej lewicy bardzo mocno obecna, to jest Piotr Ikonowicz. Ja chciałbym poprosić Piotra o parę słów w temacie tych prób, tych, nie wiem, jakichś porażek, sukcesów, bo... Czy ja mam teraz powspominać? Słuchajcie, byłem ostatnio pod Sądem Najwyższym i tam była cała masa skrzywdzonych ludzi, a na czele stał Adam Słomka w swoim powstańczym mundurze. Bo to jest jeden z tych ludzi, którzy jeszcze wysadzają do pociągu. I mieli wszyscy powstańcze opaski, a walczyli z niesprawiedliwością systemu sądowniczego. Spróbowałem, ja się utożsamiam, bo też toczę ten sam ból. I wtedy podszedł do mnie Adam Sandauer i mówi: słuchaj, musisz nawiązać tym patriotycznym środowiskiem tutaj więź, nawet jeżeli oni są tak mocno przywiązani do tradycji. Więc coś mnie szarpnęło. Pomyślałem, to tylko oni mają tradycję, też mam tradycję, tak? Ulicę Okrzei w Warszawie uratował IPN, bo wprawdzie rząd carski był prawicowy, a Okrzej był lewicowy, ale komisariat był ruski. I to przeważył. No teraz chcę powiedzieć, że w tej całej debacie właściwie niewiele było słów, które dotykają sedna problemu. Otóż każdy etos, a tu była mowa o etosach, prawda, opiera się na jakimś konflikcie. Nie ma pozytywnych etosów. Są etosy walki. Otóż my etap walki zbrojnej mamy już chwalić Boga za sobą. Ale cała masa ludzi spóźniła się na powstanie warszawskie, spóźnili się na stan wojenny, a dalej muszą walczyć, bo są młodzi i potrzebują romantycznych wzorów. Ja chcę powiedzieć, że myśmy niedawno składali kwiaty w Bydgoszczy pod pomnikiem czynu patriotycznego, czy jakimś takim, no w każdym razie bardzo przyjemnym pomnikiem, niepodległościowym, ale no na czerwono byliśmy ubrani. I stała grupa młodzieży patriotycznej, mocno patriotycznej, powiedział, i coś krzyczeli strasznie na nas, coś z tym sierpem, z tym młotem, strasznie na nas krzyczeli. No i myśmy do nich podeszli, zaczęliśmy z nimi rozmawiać, no. Ja rozumiem, że wam jest źle, może w pracy was źle traktują, tak? No i że z tego pracodawcy tak na krzyż, nie bądź taki dzielny, bo to starszy panie są, tak? Iść tam do pracodawcy poszli. Słuchajcie, po krótkiej rozmowie, te kobiety też podeszły, cała ta mina faszystowska została rozmontowana. Okazała się to grupa o nieśmielonej młodzieży, która szuka sobie pozytywnych wzorców i no i źle znalazła, tak? No, ale dlatego, że nic innego nie ma w menu, tak? No, można zamówić schabowy albo schabowy z kapustą. No, to się zamawia, co jest, bo się głodny. A oni są głodni tych wzorów. I my ten wzorzec oczywiście romantyczny moglibyśmy jej dostarczyć, gdyby lewica nie była wyłącznie podmiotem lirycznym, tak? Była, że tak powiem, ontologicznie istotnym częścią sceny politycznej. Nie ma lewicy, i tu się z Mencwelem zgadzam. Ja kiedyś zszedłem z mównicy sejmowej po kolejnej tyradzie przeciwko kapitalizmowi. I wtedy podeszła do mnie posłanka Sierakowska i mówi tak: to po cośmy ten socjalizm obalali? Ona do mnie. A ja mówię: kochana, nie wy, tylko my. I nie socjalizm, tylko was. A socjalizmu już nie ma, a wy ciągle jesteście. To jest niestety ta opowieść o telewizji. Teraz, tak jak nacjonaliści mają... Problem nie polega na tym, że część tych środowisk narodowych czy nacjonalistycznych kocha ojczyznę, bo kochamy ją wspólnie, tylko dlatego, że nienawidzi każdego, komu zniszczyliśmy jego państwo, wysyłając bombowce, tak? I kto ucieka przed porządkiem. No, na tym to polega, tak? Śmierć wrogą ojczyzny jest wymierzona w syryjskie dzieci i nie ma co być rąk. To tak jest. Dopóki nie było bitwa syryjskich dzieci, to z braku Żydów były pedały, tak? Znaczy trzeba mieć wroga, znaczy rozpaczliwa potrzeba wroga kreuje bohaterów, tak? To się z pedałami walczy się najłatwiej. I teraz chodzi mi o to, że lewica też miała kiedyś wroga i zapomniała o nim. I on jest teraz tą wiodącą klasą społeczną. To jest biznes, to są przedsiębiorcy, to jest nowa awangarda społeczeństwa. I teraz na nich nie wolno nic powiedzieć, bo oni tworzą cywilizację, dają pracę, tak? No i to jest to, gdzie się z krwiobicą. I teraz mamy taką sytuację, że dopóki my nie odbudujemy tego konfliktu między pracą a kapitałem w tym dyskursie publicznym, dopóki nie wytłumaczymy ludziom, że godzinę pracują, cytuję Marksa, to kto czytał, to wie, godzinę pracują za pieniądze, a 7 godzin za darmo, i że nie namówimy ich, żeby sięgali po udział w zyskach, bo są firmy, które nie wiem, zwiększyły zyski o 28 milionów i obniżyły o połowę płacę, bo jest kryzys, tak? To oczywiście nic nie osiągniemy, bo my też musimy tej młodzieży dać wroga. On jest zresztą, tam tego nie ma, bo przecież syryjskie dzieci nic nam nie zrobią. Natomiast ci pracodawcy, którzy nas codziennie, co miesiąc, przepraszam, chyba że co tydzień, okradają przy każdej wypłacie, to oni są realnie, tak? Im jest żal tych pieniędzy na te płace, bo różne rzeczy się można było za to kupić, nie? A to trzeba dać tym krajem, no. Więc to jest odbudowanie. I teraz opowiem, że ja się lubię rozgadywać, a się jutro mam was wrócić, to powiem tak. Powiem tak, że mieliśmy teraz 1 maja. My tworzymy taką organizację, która udowadnia, że ludzie pracy mogą być polityczni, tak? No myśmy zrzeszyli proletariat. Teraz się mówimy od nie salariat, prawda? Ale tam niedzielę, prekariat, salariat, każdy gówno zarabia, to już wiecie. I jest Kryśka, siłę ma Kryśka. I 7 dzieci wychowała, teraz ma wnuki. I całą rodziną należą do ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Więc tam się te córki 4 kłębią, te wózki, ci zięciowie, te dzieci w partii się kłębią. Stąd nie ma problemu z feminizmem, dlatego że jak mamy zebranie, to dzieci się bawią w drugim pomieszczeniu. I głównie ci zięciowie się zajmują, bo to te córki są polityczne, tak? Ale no to jest tego typu ruch, tak? I ona na przykład jak nie może przyjść na zebranie, mówi normalnie, po ludzku, po chrześcijańsku, ma komunię, wnuka nie może przyjść, tak? Po czym idziemy 1 maja i wybrzmiewa międzynarodówka. Kurczę, za każdym razem, kiedy słyszę, jakie są piękne słowa, prawda? I idzie ta siła Kryśka, pieść w górze i oczy, i łzy w oczach. I to jest etos lewicy, on jest i on się odradza. Wydaje mi się, że ta dyskusja trochę opierała się na takim dla mnie dziwnym założeniu, które nie było do końca wyeksplikowane czy zbadane, mianowicie, że tematy, idee, problemy polityczne są neutralne, jeśli chodzi o egzekwowanie po prawej bądź lewej stronie dyskursu politycznego, czyli mamy prawicowe narracje wokół tożsamości, to budujmy lewicowe narracje wokół tożsamości, jakby tożsamość była tematem czy problemem, który sam z siebie jest neutralny politycznie. Tak nie jest. Tożsamość jednak polega na replikowaniu teraźniejszości przyszłości na wzór przeszłości. tego powodu tożsamość jest tematem, który interesuje bardziej konserwatystów i wystarczy to pytanie przedefiniować w nieco innych kategoriach i zapytać, dlaczego konserwatyści wygrali bój o konserwowanie, a nie ludzie, którzy mają światopogląd postępowy. To jest też oczywiste, ponieważ konserwatystów interesuje konserwowanie. Z tego samego powodu prawica nie ma, czy konserwatyści nie mają wiele do powiedzenia na temat gender, poza odrzuceniem tej kategorii w całości. Więc to jest, wydaje mi się, dość istotny horyzont, bo on pokazuje, że być może to wcale nie jest tak źle, że nie ma tych lewicowych narracji tożsamościowych. Może inna polityka polega na wprowadzaniu też innych tematów do dyskusji, a nie na kopaniu się z koniem o stawkę, która tak naprawdę nie jest istotna, ponieważ jest ze swojej istoty konserwatywna. Nie wiem, co panelistka i paneliści na ten temat uważają, może nie wiem, Państwo. Państwo się nie czuję. Nie, myślę, że po imieniu odpowiadajmy zaraz po pytaniu, żeby nie później się tu na bazy zapominać. Tylko proszę mówić, to nie bardzo. Ja powiem tyle, że nie do końca zgadzam się z Janem Sobą na temat tego, czy tożsamość jako taka nie może być lewicowa. Ja na przykład bardzo jednak tutaj postrzegam siebie w kategoriach zarówno tożsamościowych, jak i na przykład postępowo-lewicowych. Co nie zmienia faktu, że myślę, że uwaga co do, powiedzmy, meritum wielu spraw, o których mówiliśmy, byłaby słuszna. To znaczy, rzeczywiście sądzę, że gdybyśmy właściwie położyli większy nacisk na tożsamość niż na pamięć w tym, co mówiliśmy, to by jeszcze trochę przedefiniowało to, o czym mówiliśmy, bo ja naprawdę, jeżeli by tożsamość będziemy rozumieć szeroko, jako sposób postrzegania siebie i zarówno jako jednostki, jako członka czy członkini jakiejś szerszej wspólnoty, to ja nie mam przekonania, czy w dzisiejszej Polsce rzeczywiście jednoznacznie prawica wygrywa, a lewica przegrywa bój o tożsamość, jeżeli jest taki bój. Pod wieloma względami postrzegania siebie nie tylko w kategoriach, czy ja jestem pod względem historycznym, czy się identyfikuje z taką, czy nie inną tutaj genealogią, to pod wieloma względami myślę, że Polki i Polacy, zwłaszcza zarówno młodzi, a może zwłaszcza młodzi, pod wieloma względami mają tożsamość bardzo postępową, na przykład pod względem obyczajowym, pod względem tego, w jaki sposób kształtują swoje życie, pod względem tego, jakie wartości realizują w swoich codziennych wyborach. To oczywiście jest w tym momencie bardzo, bardzo szeroki temat. Natomiast jeżeli faktycznie pomyślimy o tożsamości, nie tylko w odniesieniu do przeszłości i tradycji, ale w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości, to sądzę, że sprawa się staje dużo bardziej skomplikowana. Jacy Polacy są, to jest bardzo skomplikowana dyskusja, ale gdybyśmy się, że tak powiem, spotkali na temat tego, żeby rozmawiać, jacy są Polacy, to obawiam się, że dwie godziny by nie wystarczyły, no to jest kompletna dyskusja. Ja rozumiałem, że mamy dyskutować w stosunku do przeszłości, historii, do pewnego zakorzenienia, do pewnej ciągłości, prawda? Oczywiście. Z Pana punktu widzenia może tak być, jak Pan mówić, ale dzisiaj tak chyba nie jest. To znaczy dzisiaj dla Polaków to jest ważna rzecz. Jeżeli za 10 lat będzie inaczej, to oczywiście będzie miał Pan rację, to ja się będę tłumaczył z tego, że mamy jakiegoś problemu, gdzie historia, ludzie nie chcą o tym myśleć. Takie okresy zresztą w historii Polski były. Mówię teraz o III RP. No, sukcesy Aleksandra Kwaśniewskiego były właśnie produktem tego okresu, takiego zakuśnięcia się wizją, że no, przeszłość ma drugorzędne znaczenie. Ja w 1950 roku miałem takie doświadczenie, byłem wtedy nauczycielem historii w pewnym liceum warszawskim, jeszcze nie byłem dziennikarzem, ale nie myślałem o tym. I grupa moich uczniów zechciała wystawić jeden raz zresztą apel o stanie wojennym. No, jakby odgrzebali ten temat, bo już było po 1989 roku. A inna grupa uczniów przyszła do mnie i powiedziała, wie Pan, to jest propaganda. To jest w ogóle jakiś absurd. No, to jest nowa propaganda wolnej Polski, prawda, która zastępuje starą perowską. Wtedy tak było, ale dzisiaj tak nie jest. I to jest zresztą technicznego tutaj, bo ja się nie zabrałam merytorycznej głosu regulacji i dekomunizacji, o którą pytał. Ja myślałem o Krzeje, natomiast ja nie uważam na przykład, żeby fakt, że w niektórych mniejszych miejscowościach ciągle są ulice Świerczewskiego, no nie wiem czy Bieruta, ale różnych polityków mających krew na rękach, czy to jest takie fajne. To znaczy, można oczywiście walczyć z patologiami tego, natomiast ja bym, jeżeli użyję argumentu, że ludziom jest niewygodnie, bo pieczątki trzeba będzie zmieniać, to jest argument Gazety Wyborczej, która za każdym razem się pojawia, no to właśnie to jest pytanie o to, czym jest wspólnota, prawda, tak naprawdę. Czy to jest tylko suma pojedynczej wygody pana X, który będzie musiał zmienić pieczątkę, i pana Y, który będzie miał inną niewygodę z tego tytułu, ale pana Z, który nie wie, kim jest ten człowiek i Kowalski może być komunistą, a może być hokeistą. Czy to jest jednak coś więcej? No po coś te ulice jednak się nazywa nazwiskami ludzi? Można by je wszystkie nazywać Spacerowa, Dworcowa, tam jakaś, prawda, Szewska. Dobrze. Ja nie mam tego typu skojarzeń, więc jakby ja po prostu użyłem pierwsze wersje. Więc jakby no, pan ma rację, może taki czas przyjść. Pana diagnoza będzie słuszna. Dziś wydaje mi się, że nie i dlatego powiedziałem, no, więcej lewicy abstrahującej od ciągłości, od przeszłości, to lewica będzie niesilniejsza. No, ale może kiedyś będzie inaczej. Dzięki. W temacie tego panelu było dlaczego lewica przegrała. Otóż uważam, że to jest zdecydowanie nieprawdziwe. Lewica oczywiście przez wiele lat była w zdecydowanym odwrocie, ale uważam i tu podkreślę jako członek partii Razem, która powstała 2 lata temu, zdobyła prawie 4% w wyborach powszechnych, nie mając żadnych pieniędzy, żadnych sponsorów, nie mając żadnego poparcia w mediach. I ta lewica, bo partia Razem jest partią stricte lewicową, przyciąga jednak dużo ludzi. To są tysiące aktywistów, w większości ludzi młodych. Partia Razem jest mocno związana z tradycją lewicową, zarówno jeżeli chodzi o lewicę niepodległościową, jak i lewicę socjalną i to jest element naszej tożsamości, także nie możemy powiedzieć, że to przegrało. Oczywiście, że narracja prawicowa w tej chwili dominuje, ale między innymi my staramy się odzyskać ten teren i myślę, że nam się całkiem nieźle udaje. Jeszcze chciałbym do jednego się odnieść. Otóż kilka razy, szczególnie ze strony pana redaktora, padały tego typu tezy, że dominowała narracja lewicowa i odbywało się to przez rząd dusz prowadzony przez Gazetę Wyborczą. No z mojego punktu widzenia jako lewicowca ta Gazeta Wyborcza lewicowa nie była nigdy. Także moja teza jest taka, że jakkolwiek narracja prawicowa w tej chwili dominuje w dyskursie publicznym, to lewica zaczyna odzyskiwać i to naprawdę odzyskiwać głos. Co więcej, jest to, oczywiście ktoś może się z tym nie zgodzić, ale z mojego punktu widzenia jest to autentyczna lewica, która nie ma nic wspólnego z postkomunizmem, bo co do realnego socjalizmu mamy mniej więcej podobne nastawienie jak to, co pisał Adam Ciołkosz, czyli jedna z ważnych postaci PPS-u i ten PPS jest też ważny dla naszej tożsamości i tradycji. Dziękuję. Dobrze, dam teraz na tamtą stronę. Dzień dobry, Maria Świetlik. Ja mam taką potrzebę, żebyśmy jednak wrócili do tego pytania, po co nam jest ta pamięć historyczna. Ja też się uważam za osobę lewicową, nie uważam się za Polkę i też jakby zwracam na marginesie uwagę o taką prośbę o bardziej inkluzywny język. W tym kraju mieszkają nie tylko Polki i Polacy, więc rozmawiamy może bardziej o mieszkankach i mieszkańcach, czy jak ktoś woli język obywatelski, to o obywatelach i obywatelkach. No, trochę jakby tutaj kontynuując, czy ciągnąc tą myśl, którą Janek Sowa wyraził, no właśnie po co jest nam ta pamięć historyczna, czy jesteśmy w stanie konstruować jako lewica tożsamość, nie sięgając w przeszłość, albo szukając w tej przeszłości wyłącznie tego, co niesie jakiś progresywny potencjał. Ja jestem kampanierką, więc nie pytanie, co z tym robić, dla mnie jest kluczowe, tak? Znaczy, jakich narzędzi potrzebujemy, żeby wprowadzić pożądaną zmianę. I w tym sensie dla mnie niezwykle istotną potrzebą w opowieści, w tym tworzeniu tożsamości, w odpowiadaniu na tą, zgadzam się, jakby immanentną potrzebę ludzi, wpisywania się w jakąś transcendencję, wpisywania się w jakiś ruch, niekoniecznie moim zdaniem odnoszący się do przeszłości, jest właśnie ta opowieść o wielkim ruchu lewicowym, o wielkiej zmianie, którą lewica przyniosła w sferze globalnej. Dlaczego my nie jesteśmy w stanie cieszyć się tym, że jesteśmy częścią ruchu, który obalił kolonializm, wprowadził państwo socjalne, upodmiotowił rzesze społeczeństw na całym świecie, zwalczył analfabetyzm, wprowadził prawa człowieka. To wszystko jest naszą przeszłością, to wszystko jest naszą tożsamością. Kompletnie nie rozumiem, po co mielibyśmy sięgać po bohaterów, nawet takich jak Okrzej. To znaczy, żeby było jasne, to nie znaczy, że mam o nich zapomnieć. To dlaczego uważacie, że to jest takie niezwykle istotne? I druga rzecz, którą też jestem ciekawa, co myśli lewica na ten temat, jaką ja z kolei obserwuję, to jest to jakby wewnętrzny problem pamięci lewicowej o przeszłości, w którym nie umiemy sobie poradzić z komunizmem. Nie tylko z komunizmem jako przeszłością PRL-u. Nie umiemy nadal rozmawiać o PRL-u w sposób zrównoważony. Bardzo łatwo być antykomunistą, ileż to roboty. Tak, i nagle okazuje się, że mamy doskonałą płaszczyznę do porozumienia, bo czymże innym jest opowieści o PPS-ie, jak nie właśnie taką prostą reprodukcją antyperelowskiej opowieści. No to jak będziemy walczyć o te prawa socjalne, jeśli nie umiemy przyznać, że to właśnie PRL przyniósł na przykład poprzez reformę rolną realne upodmiotowienie większości tego społeczeństwa. No i ja też mogę powiedzieć, też trochę, może to zabrzmi paradoksalnie, ja też trochę jestem moją pamięcią historyczną. Prowadziłam do niedawna, bo udało nam się wygrać kampanię taką łapę precz od Lewartowskiego. To jest jeden z elementów dekomunizacji w Warszawie. Akurat postanowiono zdekomunizować bohaterów getta warszawskiego. Czy jakby lewica włącza się w tą dyskusję? Bardzo niechętnie. Dlaczego? Dlatego, że Lewartowski był komunistą. Zginął zamordowany przez gestapo w getcie żydowskim. Nagle okazuje się, że my sami mamy problemy, tak? To znaczy, że uważamy, że to, że ktoś był komunistą, że akurat przed wojną działał na rzecz związków zawodowych, akurat Lewartowski miał taką ideę łączenia ruchu robotniczego żydowskiego i polskiego. Miał szerokie znajomości i w różnych sferach lewicy bardzo ostro zwalczał bunt, ale dzięki temu właśnie był w stanie zbudować blok antyfaszystowski w getcie. No, ja mam z tym problem, tak? Znaczy wykopywanie też z demonstracji ludzi, którzy przychodzą z czerwonymi flagami. No uważam, że lewica sama ze sobą jeszcze nie skończyła tej rozmowy. No, to jest pytanie, nie wszyscy się muszą oczywiście tożsamać z tradycją PPS-owską, tak samo inni się nie muszą tożsamać z tradycją komunistyczną. Proste, wybieramy sobie to, co nam pasuje, to, co jest dla nas wartościowe, ważne, jest wzorcem, dla jednych jest to, dla innych tamto, no pytanie o proporcje i tak dalej. Natomiast musimy, proszę Państwa, już kończyć, dostępny od kolegi sygnał. Cieszę się, że taka ożywiona dyskusja nam wyszła, emocjonująca, no bo to też między innymi po to jest, nie chodzi o to tylko, żebyśmy sobie kiwali głowami, się zgadzali we wszystkim, także to też jest wartość, że ten ferment, trochę emocji nam towarzyszyły, także bardzo dziękuję Państwu też za udział i chwila przerwy i będziemy zaczynali następny.